Witam serdecznie zgromadzonych na dzisiejszej sesji Rady Gminy. Witam radnych gminnych. Witam pana wójta, witam pana sekretarza. Witam pracowników Urzędu Gminy. Witam dyrektorów szkół podstawowych. Witam panią starostę powiatu Saczewskiego, panią Jolantę Gonta. Witam panią Wandę Dragan, radną powiatu Sochaczewskiego. Witam panią Ewę Ryfę, dyrektor szkoły podstawowej w Miłowie. Pana Macieja Boszka, dyrektora oddziału Wistula Bank. Panią Danutę Mazur, bank spółdzielczy Miłów. Sylwestra Wroga, komendanta gminnego ochotniczej straży pożarnej. Elżbietę Idzikowską, dyrektora Biblioteki Publicznej. Hannę Marciniak, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Edwarda Krakowiaka, OSP Miłów. Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej, Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych. Panią Annę Mikołajczyk, prezes OSP Załusków. Panią Agnieszkę Ambroziak, dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Załuskowy. I pana Roberta Orzeszka, kierownika. Witam pana dyrektora Grabarka i panią dyrektor Kowalka. Witam serdecznie sołtysów, radnych jeszcze raz i wszystkich przybyłych na tą sesję. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejsza sesja przeprowadzimy sprawnie. Jest forum w postaci wszystkich radnych, tak więc sesja jest prawomocna, tak więc odczytam proponowany porządek obrad. Pierwsze otwarcie obrad, drugie przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia. Trzy, informacja o wynikach gminy z działalności do ostatniego posiedzenia sesji. Cztery, sprawy różne. Pięć, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletnim prognozie finansowej gminy Iłów. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę budżetową gminy Iłów na 2012 rok. Siedem, było 2018. Siedem, podjęcie uchwał w sprawie A. Określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2019. B. Ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok. C. Określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych w roku 2019 obowiązujących na terenie gminy Iłów oraz zwolnień w tym podatku. 8. Wybór przewodniczącego komisji rewizyjnej. I tu są podpunkty. A. Zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego. B. Przeprowadzenie głosowania. C. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 9. Wybór członków komisji rewizyjnej. A. Zgłaszanie kandydatów na członków. B. Przeprowadzenie głosowania. C. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 10. Wybór przewodniczącego komisji skargi wniosków. A. Zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego komisji i uzyskanie ich zgody. B. Przeprowadzenie głosowania. C. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 11. Wybór członków komisji skargi wniosków. A. Zgłaszanie kandydatów na członków komisji. B. Przeprowadzenie głosowania. C. Podjęcie uchwały. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy Iłów. 13. Wybór członków do komisji Rady Gminy Iłów. A. Zgłaszanie kandydatów na członków komisji. B. Przeprowadzenie głosowań. C. Podjęcie uchwał stwierdzających wybór. 14. Interpelacje radnych, zapytania sołtysów. 15. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia sesji. 16. Zakończenie obrad. Czy radni mają uwagi co do proponowanego porządku obrad? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, jedna taka uwaga. W związku z tym, że statut gminy Iłów jest, można powiedzieć, nieaktualny, jeszcze nie przyjęty, nie zatwierdzony. Więc taka propozycja jest z mojej strony, żebyśmy 12 punkt, wybór Komisji Rady Gminy Iłów pozostałych, przenieśli na następną sesję, no 12-13 punkt.
na następną sesję, albo jeszcze dalej, gdy będziemy mieli opracowany i zatwierdzony po prostu statut. A korzystając z okazji, że jest pani mecenas, to ona by może szczegóły tutaj wyjaśniła, albo pan sekretarz. Więc to jest taki wniosek formalny o wykreślenie tego punktu. Jeśli chodzi o komisję skargi wniosków i rewizyjną, to nam ustawa to nakazuje, więc musimy to dzisiaj zrobić. Szanowni Państwo, możecie tutaj spokojnie ten punkt przenieść na inną komisję, poczekać na nowy statut, na inną sesję, poczekać na nowy statut. Tak jak pamiętacie, w nowym statucie mamy inną liczbę możliwości udziału radnych w każdej z komisji. W starym statucie mamy tylko w dwóch komisjach. Mamy też możliwość zdecydowania, będziecie mieli w nowym statucie o tym, jakie te komisje są. Stary statut wprost określa te komisje. One są wymienione enumeratywnie. Z uwagi na to, że wojewoda stwierdził, że będzie ujednolicał statuty, nowe statuty gmin, stwierdził, że my mamy się dostosować do tych statutów, które chce, żeby były bardzo podobne w okolicy. Wprowadził nam pewne zmiany, które chciałabym jeszcze Państwu przekazać. I dopiero po przegłosowaniu tych zmian będziemy mogli wysłać do zatwierdzenia ten statut. Dlatego proponowałabym, żeby ten punkt, jeżeli Państwo tak zdecydują, 12 i 13, był przez Was głosowany po opublikowaniu nowego statutu. W niczym to nie zakłóci prac Rady. Będziecie mieli komisję rewizyjną, komisję skargi wniosków, które są komisjami ustawowymi. One wynikają wprost z ustawy o samorządzie gminnym. Te dwie komisje pozwolą Wam na przegłosowywanie i przygotowywanie wszystkich uchwał zgodnie z przepisami. Uchwała budżetowa musi być zaopiniowana przez komisję rewizyjną, którą dzisiaj będziecie mogli powołać. Czy może są jakieś pytania w związku z tym? Tak, więc może sekretarz jeszcze coś w tym temacie? Tak, powiem, ale pamiętacie Państwo, znaczy nie wszyscy Państwo pamiętacie, ci, którzy byli w Radzie poprzedniej, statut był zatwierdzany z końcem września, prawda? On został wysłany do wojewody i biuro wojewody go sprawdza. Natomiast jeżeli są, i on jest wtedy aktualny, kiedy jest opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 14 dni po tej publikacji. Natomiast biuro wojewody, czyli to biuro radców prawnych, miało uwagi co do tego, no do kilku zapisów, więc teraz trzeba poprawić to, tak, na sesji, jak już pani mecenas to poprawi, także tam przedłużymy Radzie do przegłosowania i tak jak biuro wojewody sobie życzy, trzeba przesłać do biura wojewody i po publikacji statut będzie prawomocny. Także jeżeli państwo no, chcieliby, żeby te komisje zmieniły nazwy, jeżeli macie taki pomysł, że mają być inne, czy ma być ich mniej, czy ma być ich więcej, to proszę o zgłaszanie, czy to do mnie, czy do pana wójta, czy do pana przewodniczącego i wtedy już pani mecenas te nowe komisje umieści w statucie, żeby znowu później nie głosować tych zmian w statucie, prawda? Bo teraz, jak państwo pamiętacie, mamy trzy komisje, te statutowe, czyli ładu, porządku, rolnictwa, tam jest razem, jest komisja oświatowa i budżetowa. No i jest komisja rewizyjna, ale ona wynika jakby z ustawy o samorządzie gminnym, to co pani mecenas powiedziała. Teraz dochodzi jeszcze od tej nowej kadencji komisja skargi wniosków, czyli rewizyjna i komisja skargi wniosków są komisjami obligatoryjnymi, ustawowymi. Natomiast ilość komisji, jak one mają się nazywać, te komisje statutowe, no to ustala Rada. To jest opisane właśnie w statucie. I tak jak już powiedziałem wcześniej, do tej pory mamy te trzy komisje, jeżeli ma być ich więcej czy mniej, czy ma być, czy one mają się jakoś inaczej nazywać, to wtedy już przy tej poprawie można, którą pani mecenas już przygotowuje, można zamieścić i wtedy znowu nie będzie już tego problemu, że znowu trzeba przedkładać Radzie uchwałę w sprawie zmiany statutu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pytania od radnych w tym temacie? To pozwolę sobie przegłosować wniosek formalny kolegi Trzemka Wasilewskiego. Tylko proszę o dłużej trzymanie rąk w górze, ponieważ mamy nowy system
i musi być to pojedynczo, kto jak głosował. Czyli poddaję pod głosowanie o zniesienie tych dwóch punktów, mianowicie punktu 12, podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Gminy i punktu 13, wybór członków do Komisji Stałych Rady Gminy i Łów, o zdjęcie tych punktów z porządku obrad. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Czyli moi drodzy, teraz zmienia nam się porządek. Panie Przewodniczący, mogę jeszcze, ponieważ ja muszę jechać na rozprawę, jedną rzecz powiedzieć. W kwestii tych komisji i głosowań. Proszę Państwa, będziecie głosować nad komisją rewizyjną i nad komisją skargi wniosków. Będziecie wybierać przewodniczącego tej komisji. W przeciwieństwie do tego, jak wybieraliście przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy, tutaj głosowanie jest jawne. I tak mówi ustawa. Nie możemy tego zmienić. Także jak, ja mówię to jako prawnik. Zrobicie, jak będziecie uważali, jak, ale mówię to, żeby nie było nieporozumień. Nie będzie ważne głosowanie, jeżeli będziecie głosowali tajnie. Ustawa mówi wprost. Głosowanie tajne jest zastrzeżone tylko w wypadkach przewidzianych w ustawie. Ustawa je przewiduje tylko dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy. Wszelkie inne głosowania muszą być jawne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I przepraszam, ale ja się muszę pożegnać. Dziękujemy. To teraz tak, punkt 14 będzie punktem 12. Punkt i dalej, 12, punkt 15 będzie 13 punktem, punkt 16 będzie punktem 14. Taki mamy porządek. I teraz prosiłbym o przegłosowanie przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o głos pana wójta gminy, pana Jana Pawła Krasińskiego. Rozumiem, że jesteśmy w punkcie trzecim. Panie przewodniczący, radni, pani starosta, szanowni goście, sołtysie, szanowni goście. Od sesji, która odbyła się 22 listopada, upłynęło właściwie 7 dni i w tym okresie ustalono z panem przewodniczącym Rady, że na posiedzeniach w punkcie właśnie sprawozdanie wójta, interpelacje i sprawy różne będą uczestniczyć kierownicy Urzędu Gminy, by ewentualnie precyzyjnie odpowiadać na zadawane pytania. Dalej uzgodniliśmy, że zwrócimy się do Państwa z ankietą w sprawie ustalenia dnia pracy Urzędu Gminy w godzinach od 9 do 17. Z naszej dyskusji wynikało to, że najlepszym dniem byłaby prawdopodobnie środa. Wtedy wszyscy Państwo załatwiacie sprawy na rynku, urzędnicy też, prawda? I później jest czas pracy, zacząłby się od godziny 9. Taki jeden dzień jest wskazany, ale który to dzień, to Państwo wybierzecie, bo myślę, że według tej informacji podejmiemy jak najbardziej trafną decyzję. W tej chwili funkcjonuje ten jeden dzień w zasadzie w poniedziałek, ale to jest tylko od 8 do 16. W zasadzie nic to nie zmienia. Również w tej samej ankiecie, to znaczy to druga ankieta, ale w innej sprawie, chcemy od Państwa usłyszeć, o której
najlepiej byłoby, by zaczynała się sesja. I tutaj też mamy propozycję 9, 11, 14. Już dzisiaj widzimy, nie wracam do poprzedniej, że to pomieszczenie na odbywanie sesji jest małe, niewygodne, nawet głosowania są trudne do kontrolowania i skłaniamy się ku temu, by przygotować strażnice w Iłowie. Strażacy myślę, że nam w tym pomogą, będą w tym uczestniczyć. Również z panem przewodniczącym uzgodniliśmy, że musi nastąpić ocechowanie sprzętu gminnego, który gdzieś tam w różnych miejscach stacjonuje i wskazane jest, by stacjonował w jednym miejscu. Rozmawialiśmy o stawkach podatkowych i ze względu na okres bardzo krótki, bo od 22 to jest okres bardzo krótki, by można myśleć o dłuższej dyskusji nad stawkami podatkowymi. Wiem, że różne są sugestie, to o tym wiemy, ale my na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie przeprowadzić miarodajnej dyskusji, żeby te stawki zweryfikować. Tym bardziej, że pani skarbnik nad budżetem pracuje już od dłuższego czasu i rekomendował te stawki poprzedni wójt, bo na podstawie tej rekomendacji pani skarbnik pracuje. Co nie wyklucza dyskusji i jakiegoś głębszego zastanowienia się nad dalszą procedurą, bo istotą jest, by te stawki były jak najbardziej przyjazne dla wszystkich podmiotów. Oczywiście również dla mieszkańców, bo przecież budżet jest przede wszystkim dla mieszkańców. Te sprawy, o których mówiłem, to wszystko są uzgodnione z panem przewodniczącym i jeszcze dzisiaj uzgadnialiśmy, że porządek sesji powinien skupiać trzy punkty. Informacje wójta, później interpelacje i zapytania sołtysów i sprawy różne w jednym miejscu. W tej chwili, jak państwo patrzycie, one są rozrzucone. I w tych trzech punktach kierownicy urzędu braliby udział. I również należałoby się zastanowić, czy w układzie 3, 4, 5, czy na końcu. Różna jest koncepcja, natomiast według mnie najistotniejsze są podejmowane uchwały i one powinny być jak najbardziej, nad nimi powinni się wszyscy skupić, radni, słuchacze, sołtysi, goście, bo wtedy jest to najbardziej świeże podejście, mówię z punktu widzenia również osoby doświadczonej w oświacie. Natomiast zwykle jest tak, że przy sprawach różnych dyskusja jest burzliwa i może wyczerpująca dla wielu z nas, dla mnie też oczywiście, no to może wskazane byłoby, by najważniejsze, czyli uchwały, by rozpatrywane na początek. Taką mamy sugestię. Państwo byliście witani według listy gości. To też uzgadnialiśmy z panem przewodniczącym. Jeżeli kogokolwiek pominęliśmy, a wskazane byłoby, to myślę, że pan przewodniczący również przychyli się do tego, by ewentualnie tę listę uzupełnić. Bo zależy nam na tym, żeby jak najszerszy
przekaz docierał do społeczeństwa. Dalej, na wniosek mieszkańców, i tutaj był pan sołtys Karpiński, nie wiem, czy jest pan sołtys Karpiński. I pan Wiśniewski, wszczęto starania o możliwość postawienia wiatr przystankowych wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Karłowo, Brzozów, Nowy, Gierzyczki. Te starania były, no one są od lat i mamy nadzieję, że można to będzie w miarę pozytywnie zakończyć. Sądzę, że jest to rzecz bardzo potrzebna, od lat przypominana. Proszę Państwa, dalej zapoznałem się z problemem przetargu na 3 działki w Przelywach i szerszej informacji udzielę Państwu w moim imieniu pan Wojciech Podarewko, jak również zapoznałem się z wszczętą procedurą przyjęcia gruntów na drogi gminne przy wytyczonych przez właścicieli działkach. I to jest w Gilówce, w Pieczyskach, Olszowcu, Giżycach, ale również i problem jest w Brzozowie. Dlaczego przekazuję Państwu tę informację? Ta procedura jest, ja tam widzę daty z lipca 18 roku i właściciele działek chcą, by wokół tych działek, prawda, żeby do tych działek był dojazd, prawda, więc ze swojego gruntu wyznaczają drogę, prawda. Oczywiście chcą ją przekazać gminie, prawda, żeby, prawda, później przesyły jakiejkolwiek czy kanalizacji, prawda, były możliwe do wykonania. Chcą przekazać oczywiście za darmo. Natomiast kosztem byłby akt notarialny z tego, co jest. Ja w tej sprawie mam swoje zdanie. W międzyczasie podjąłem również konsultacje, jak w takich sprawach postępują różne gminy. To jest oczywiście jak najbardziej korzystne, by rozwijały się miejscowości, prawda, by umożliwić sprzedawanie, a tym samym budowanie się mieszkańców. Natomiast problem przejęcia wiąże się oczywiście z nakładami na powstanie tej drogi, prawda, bo ona na razie to jest tylko miejsce. I ostatni punkt, który ja jeszcze chcę przekazać, to wczoraj odbyłem spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji w sprawie programu Polska Cyfrowa. Państwo ten program, o tym programie rządowym na pewno słyszeliście. W ramach tego programu na pewno dostęp do internetu będą miały szkoły. No i nastąpi odnowienie sprzętu, co jest, jeżeli chodzi o pracownie komputerowe, to jest konieczne w cyklu, w zasadzie 2-letnim tak naprawdę najlepiej, gdyby było. Proszę sobie wyobrazić, że zaczynamy zajęcia lekcyjne, a ten sprzęt, prawda, reaguje w jakimś tam dłuższym czasie, prawda? Dlatego też ważne to było spotkanie z panem ministrem bezpośrednio. Chcę przekazać tylko jeszcze informację, że są możliwe do pozyskania granty na różne szkolenia. Warto się z tym zapoznać, chociażby dlatego, że z tych grantów 40% zakwalifikowanych środków to jest na sprzęt, który później po wykonaniu zadania pozostaje.
Ciekawą też jest propozycja to dla uczniów, by można było każdemu uczniowi wystawić legitymację, M-legitymację. O tym programie myślę, że zainteresowani przeczytają, a my w odpowiednim czasie spróbujemy spotkać się, by ewentualnie wspomóc czy zainicjować. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Korzystając z okazji, że dzisiaj zaszczyciła nas swoją obecnością pani starosta powiatu sochaczewskiego, pani Jolanta Gonta, prosiłbym o głos pani starosty. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, panie wójcie, wszyscy mieszkańcy zgromadzeni. Chciałam zacząć to krótkie wystąpienie od złożenia gratulacji. Serdecznie gratuluję wszystkim paniom i panom radnym, którzy zostali obdarzeni taką ważną wartością jak zaufanie mieszkańców. I również chciałam serdecznie pogratulować panu wójtowi Janowi Kraśnickiemu, że będzie mógł przez te kolejne lata prowadzić gminę i tu powiem tak, że to nie jest tylko nadzieja, ale to są przesłanki, które są oparte na faktach, że będzie mógł prowadzić z bardzo dobrym efektem, wynikiem dla gminy. Myślę, że osoba tutaj pana wójta zagwarantuje państwu, że gmina będzie się rozwijała lepiej i szybciej, a przede wszystkim dlatego, że współpraca z panem wójtem Janem Kraśniewskim w mojej ocenie będzie zupełnie inaczej wyglądała niż było to do tej pory. I ja tutaj mówię o szeroko rozumianej współpracy. Mówię o współpracy dotyczącej gminy i powiatu, ale też to, co przed chwilką pan wójt powiedział, to są sprawy, gdzie możemy rozmawiać o wspólnych inwestycjach, o wspólnych działaniach na linii gmina-rząd. My, pamiętacie państwo, było spotkanie, gdzie była pani minister rodziny, pani Rafalska, rozmawialiśmy o dwóch projektach, o żłobku, rozmawialiśmy o takim powiedzmy punkcie, nie wiem jak by się to nazywało docelowo, ale chodzi o objęcie opieką seniorów. Te wszystkie plany, jak i dużo jeszcze innych są możliwe do zrealizowania, ale tak jak mówię, chodzi tutaj głównie o współpracę. Ja odnośnie współpracy z panem wójtem jestem przekonana, że ona się będzie układała bardzo dobrze, ale oczywiście, jak państwo wiecie, żeby realizować inwestycje, żeby działać, trzeba jeszcze do tej współpracy, trzeba szerszego grona. Przede wszystkim tu jest rada. Ja się zwracam dzisiaj tu do państwa radnych. Dzisiaj mamy sytuację taką, że jest, jak to mówi się, nowe otwarcie. Mamy szansę i bardzo proszę państwa, abyśmy wszyscy wspólnie tą szansę wykorzystali, bo mieszkańcy, którzy dokonali takiego, a nie innego wyboru, jeśli chodzi o skład rady, jeśli chodzi o pana wójta, mają nadzieję na zmiany. I te zmiany są możliwe do przeprowadzenia. Ja będę tutaj z państwem starała się jak najczęściej współpracować, będę starała się osobiście przyjeżdżać na sesję, ale gdyby okazało się, że z różnych przyczyn nie mogę, będziemy starali się, żeby zawsze samorząd powiatowy był reprezentowany na państwa sesjach. I tutaj, jeśli osobiście nie będę mogła, od razu mówię, że zostało ustalone, że reprezentantem samorządu powiatowego będzie pani Bożena Samson, członek zarządu powiatu. Dzisiaj, składając państwu gratulacje, wyrażam nadzieję, że państwo wszyscy, i zapraszam do współpracy nie tylko radnych, zapraszam wszystkich państwa,
jesteśmy otwarci na współpracę, tylko chcielibyśmy, aby z Państwa strony tu wszystkich była wola takiej współpracy, bo tak jak powiedziałam, niestety poprzednia kadencja nie dawała takich możliwości, ale to ci z Państwa, którzy są zainteresowani tą sprawą, wiedzą dokładnie, jakie były przyczyny. Ja trzymam mocno kciuki za gminę Iłów i deklaruję współpracę nie tylko ze swojej strony, ale również ze strony posła na Sejm pana Macieja Małeckiego, który też jest gotowy do współpracy. Tą współpracę już tutaj pokazał, że oferuje Państwu w szerokim zakresie. To tyle. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję bardzo. A jeszcze powiem na koniec, jeśli proszę Państwa wyjdę po cichutku, proszę nie mieć do mnie pretensji, bo czekam na informacje. Jeżeli dostanę informacje, być może, że w trakcie sesji będę musiała wyjść. Także dziękuję ślicznie, gratuluję i proszę wszystkich o współpracę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Są pytania do pani starosty ze strony radnych, może sołtysów, gości zaproszonych. Proszę, Adam Garstka, sołtys. Jaki był wynik głosowania Funduszu Obywatelskiego w naszym rejonie? Nie. Druga sprawa to wszyscy widzicie, jak wygląda droga. Zarówno pani starosta na pewno też wszyscy wiedzą, jak wygląda droga przez Miliu, jaki jest stan. I mieszkańcy proszą, żeby jak najszybciej zajęcie się tą sprawą, bo ta sprawa się ciągnie nie blisko 20 lat. To się nie sprawa jednego roku. To by było tyle. A jeszcze jedno. Proszę o ustawienie zmiany znaku z miejsca, bo jest zdepasowana ta tablica. Informacyjny znak, jak to miejscowości miast, które są inwestowane. No jest pochylony, on ma sens. Dziękuję bardzo. Proszę panią starostę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie wójcie, szanowni państwo. Ja może zacznę od trzeciego pytania. Z tego co wiem, to jeśli chodzi o tablicę, to jest w gestii samorządu gminnego. Tak mi się wydaje, bo to jest oznakowanie miejscowości, to jest zadanie gminy. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, budżet obywatelski. Otóż, jak państwo wiecie, nie było podziału środków na poszczególne gminy. Była jedna kwota, właściwie dwie, bo było 800 tysięcy przeznaczone na tak zwane projekty twarde, mówiąc konkretnie coś, co się nazywa w budżecie gminnym czy powiatowym inwestycją, i 200 tysięcy było na projekty miękkie. I nie było rozdziału tych pieniędzy na poszczególne gminy. Jak wyglądało głosowanie? Jeśli pan ma na myśli to, ilu mieszkańców z gminy Iłów zagłosowało i na jaki projekt, ja w tej chwili panu tego nie jestem w stanie powiedzieć. Ja tylko jestem w stanie powiedzieć, że generalnie rzecz biorąc, projekt twardy wygrał projekt dotyczący modernizacji boiska przy Szkole Centrum Kształcenia Ustawicznego. A jeśli chodzi o miękkie, to tam jest nauka języka angielskiego chyba, która właśnie ma się odbywać na terenie państwa gminy. I jeszcze tam są pokazy rycerskie i chyba jeszcze jest jeden projekt, ale ja już teraz szczegółów nie pamiętam. My, proszę państwa, robiąc budżet obywatelski, po to też konsultowaliśmy się z państwem, przyjeżdżałam do każdej gminy, bo uznaliśmy, że zrobienie w efekcie po wszelkich konsultacjach zrobienie w taki sposób budżetu, że podzielenie pieniędzy na poszczególne gminy przy kwocie 1 000 000 zł, to trzeba by było dzielić ze względu, nie wiem, na ilość mieszkańców, na przykład jakieś kryterium, a ilość mieszkańców to wiemy, że gmina miasto Sochaczew ma najwięcej, tak? Więc tu trzeba było poszukać jakiegoś rozwiązania i uznaliśmy, że podziału nie robimy. Odnośnie dróg. Słusznie pan zauważył, że zaległości odnośnie remontów dróg w gminie Iłów są bardzo duże, są od 20 lat, a może i więcej. No i proszę państwa, jeśli przeanalizujecie, mimo tej trudnej współpracy, to wydaje mi się, że gmina Iłów miała naprawdę bardzo dużo inwestycji
Ten rok jeszcze mamy, przecież w trakcie są 3 inwestycje drogowe, jest i most, i także proszę Państwa, ja oceniam, tak jak mówię, przy trudnej współpracy, oceniam, że w gminie Iłów zrobiliśmy w miarę naszych możliwości bardzo dużo. I oczywiście każda droga, która wymaga nakładów, remontów, inwestycji, jest przez nas brana pod uwagę. Tylko to, co powiedziałam, pozyskujemy środki z zewnątrz. To jest dla nas najważniejsze. Jeśli pozyskamy, albo wspólnie tu, myślę, że z wójtem się i z nową radą będziemy tutaj łatwiej dogadywali w kwestii wyboru dróg do remontów, do modernizacji i oczywiście współfinansowania. Także ja tutaj po to jestem też, żeby Państwu powiedzieć, że współpraca ma oczywiście dotyczyć również i dróg, bo wiem, że to jest newralgiczny punkt w każdej zresztą gminie, ale ja dzisiaj Panu tu nie odpowiem, czy akurat ta droga, czy inna będzie w pierwszej kolejności, bo my też jesteśmy, dopiero mieliśmy pierwszą sesję, będziemy ustalać harmonogram i na pewno Pan Wójt będzie u nas gościem na naszym spotkaniu z wójtami i będzie prezentował Państwa potrzeby i priorytety. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy pytania? Nam nie przeszkadza, ja tylko mogę dodać, że odnośnie dróg, to ja rozmawiałem z panem właśnie wczoraj, odbyłem rozmowę z panem Krzysztofem Zielińskim, prawda? I wymieniliśmy pewne spostrzeżenia, sporo wniósł, jeżeli chodzi o podejście do dróg i myślę, że bardzo dobrze, że akurat w danym momencie był u mnie, za co dziękuję. Natomiast proponowałbym, żeby ten punkt trzeci był skończony, proponowałbym, panie przewodniczący, by uzupełnił informację pan pracownik, bo po to jest. Dobrze, ale tu mamy od sołtysów i od radnych pytania do pani starosty, tak więc kontynuujemy. Ale myślę, że pani starosta będzie, tak? No nie bardzo, tak. Poproszę, głos chciał kolega radny. Jedno krótkie pytanie do pani starosty. Ja już poruszałem ten temat jeszcze wcześniej na zebraniach wyborczych. Chciałbym, żeby powiat się ustosunkował do takiego mojego pytania. Jaki jest status prawny odcinka drogi w kierunku Henrykowa od zjazdu drogi powiatowej z Piotrowa w kierunku Wilic do Obudmatu? Chodzi mi o status prawny tej działki. Działka jest 16:1. Dziękuję. Proszę Państwa, może byśmy tak ustalili jedną rzecz. Ja dzisiaj przyjechałam do Państwa, żeby Państwu powiedzieć generalnie, jaki jest kierunek współpracy z Państwem, jakie są plany dotyczące tego, że chcemy wspólnie działać na rzecz gminy. Jeżeli rozmawiamy o takich szczegółowych sprawach, to proszę Państwa, ja zwracam się do Pana radnego Wójcika. My rozmawialiśmy o tym, ja prosiłam Pana, żeby Pan się zgłosił do Pani dyrektor Dębowskiej, bo sprawa tam nie była taka jasna, prosta i oczywista i ja szczegółów Panu nie powiem, proszę mi wybaczyć, bo ja tego nie pamiętam. Wiem, że Pan jest po rozmowie z Panią dyrektor, więc to, co przekazała Panu Pani dyrektor, jest wiążące. Tu się nic nie zmieniło. Z tego, co pamiętam, choć mogę się w tej chwili wyrazić nieprecyzyjnie, to jest to grunt, który nie jest gruntem powiatowym. Ja taką miałam informację, ale proszę Państwa, może ustalmy inaczej, może ustalmy w ten sposób, że na kolejną sesję ja przyjadę, ale też przyjadę z, bo wiem, że drogi, ja przyjadę tutaj troszeczkę ze wsparciem, bo proszę mi wybaczyć, ale jeśli mamy prawie 280 albo i ponad kilometrów dróg w powiecie, status każdej drogi, każdego odcinka, no nie jest mi, że tak powiem, w szczegółach znany. W związku z tym możemy się umówić na kolejną sesję. Przyjeżdżam z dyrektorem powiatowego, czy wicedyrektorem powiatowego Zarządu Dróg i Państwo swoje pytania szczegółowe będą kierować. Dziękuję. No dobrze, dziękuję bardzo. To zakończymy serię pytań. Na następnej...
No proszę. Kolega Wolny. Ja do pani starosty pytanie, następne do pytania. No tak miło, że panią widzę po 4 latach, bo pani nas nie zaszczyciła na żadnej sesji przez 4 lata, ale teraz cóż się stało, że pani nas trafiła do Boga. Proszę panią, ja mam taką prośbę, bo nigdy nie można było się doprosić tego, żeby, czy nie wiem, czy pani zna drogę od Brzozowa do Wieńca. I odcinek drogi jest praktycznie nie do wjazdy. I proszę panią, robi się remonty. Ale te remonty to mają wiele do życzenia. I bym prosił, żeby zwrócić uwagę, jak nie ma na razie, żeby zrobić nowe nakładki pieniędzy, to chociaż, żeby te pieniądze wydawać na ten remont sensownie, żeby to wyglądało jakoś. A na dzień dzisiejszy, jakby panią zaprosił, żeby pan się przejechał, to jest łata na łacie i łatą pogania. I się jedzie gorzej niż po bruku, proszę panią, albo po śmierówce. Na dzień dzisiejszy ja już obserwuję tą pracę tych firm, które przyjeżdżają z rejonu. Oni tam tak pracują, jakby naprawdę nie chciało im się albo nie potrafili tego robić, ale chyba i nie potrafią. I uważą, że szkoda pieniędzy jest na takie remonty. To albo nie remontować, albo zrobić nakładki. I bardzo bym prosił, żeby zająć się tą sprawą i dopilnować tego, bo naprawdę tam nie jedzie. I my na to czekamy dosyć długo i tyle się razy mówiło, że a no dobrze, dobrze, ale nie wiem, czy nie ma pojęcia ta firma w ogóle i prosiłbym skontrolować to. Jeżeli pani w ogóle ten starostek chce rządzić, to niech pani się tym zajmie. Bardzo bym prosił. Dziękuję Wolku. Pani starosta. Proszę państwa, właśnie tutaj macie państwo przykład tego, dlaczego mnie nie było na tych sesjach. Bo wiecie państwo, ja jestem osobą bardzo koncyliacyjną, ja chcę rozmawiać merytorycznie i niestety tego typu wypowiedzi, jak przed chwilką tutaj szanowny pan powiedział, na tej sesji padały, nawet jeśli mnie nie było. A proszę państwa, jeśli mamy współpracować, to chciałam państwu powiedzieć, że ja absolutnie nie zamierzam współpracować w takiej atmosferze, jak pan teraz tutaj przedstawił. Proszę pana, chciałam państwu powiedzieć jedną rzecz, że rozmawiamy o sprawach merytorycznych. Wypowiadamy się konkretnie. Z pana wypowiedzi wynika, że ma pan zastrzeżenia co do sposobu remontu dróg. W związku z tym powiem panu tak, są dwie możliwości. Właściwie przebudowa, nakładka i takie bieżące, jak to się mówiło, tanie dziury. Jest pan mieszkańcem tej gminy i sam pan wie, że to nie powstało rok temu, dwa lata temu, tylko to się ciągnie latami. I teraz my robimy wszystko w miarę naszej możliwości, bo my nie mamy tylko gminy i Łów, my mamy w powiecie kilka gmin i staramy się te problemy rozwiązywać. I powtarzam państwu, ja przygotuję takie zestawienie, zobaczycie państwo, to będzie wartościowo, to będzie również ilościowo, kilometrowo. Przygotujemy zestawienie, ile zostało zrobione, mimo, powtarzam, tej złej współpracy, mimo no, takich sygnałów, jak odnośnie pewnych zachowań, jak wypływa od pana. I mimo tego wszystkiego przedstawię państwu i zobaczycie państwo sami, jak dużo na terenie gminy Jumów zostało zrobione. I my, robiąc remonty dróg, tak jak powiedziałam, nam zależy na tym, najlepiej by było, jakbyśmy mieli takie możliwości, żebyśmy w jednym roku zrobili cały powiat i byśmy mieli, jak to się mówi, z głowy. Oczywiście nie jest to możliwe i tak jak państwo wiecie, na spotkaniu, w którym byłam, mówiłam państwu, jakie są zasady wyłaniania, że tak powiem, drogi do remontu czy do przebudowy. Pierwsza, najważniejsza sprawa to jest możliwość pozyskania dofinansowania. Druga sprawa jest bezpieczeństwo. My jesteśmy na bieżąco z policją, dostajemy informacje, gdzie jakie zdarzenia się drogowe pojawiają, gdzie jest niebezpiecznie. I to są różne kryteria, które są brane pod uwagę przez zarząd i na podstawie analizy tych wszystkich kryteriów wybierane są drogi w tak zwanej pierwszej kolejności do remontowania. I dzisiaj, jeśli chodzi o remonty bieżące,
Ja Państwu też tego nie powiem, bo mamy wstępny plan, ale musimy go zweryfikować, dlatego że były wybory, nie wiedzieliśmy, być może, że przyjdzie ktoś inny i stwierdzi, że to ma być inaczej. Będziemy to wszystko ustalać. Ale ja bardzo, bardzo jeszcze raz Państwa proszę, żebyście Państwo z szacunkiem darzyli adwersarzy i żebyście Państwo wiedzieli, że taka postawa no niestety nie sprzyja współpracy, nie sprzyja temu, żebyśmy wspólnie próbowali budować to, co jest przed nami, a jesteśmy po to, żeby służyć mieszkańcom. Dziękuję. Jeżeli Pani uważa to jego gorsze zapytanie, proszę Panią, to są nasze pieniądze, które wyrzucamy w błoto. Ja tylko mam prośbę, żeby, proszę Panią, jeżeli coś robimy, róbmy to dokładnie, albo wcale nie róbmy. Bo to szkoda pieniędzy, proszę Panią, ten robot, to jest szkoda pieniędzy. Proszę przejechać się i zobaczyć, czy ja mówię coś nie. Proszę Panią, ja nie wymagam w tej chwili nowego nakładki, bo wiemy, że powiatu nie ma tych pieniędzy. Ale proszę Panią, jeżeli wysyłamy ekipę i coś ma zrobić, to to zrobi po ludzku. O to mi chodzi, proszę Panią, a nic złośliwego tu do Pani nie mówię. Tylko powiadam, że Pani naprawdę zaszczyciła mnie na sesji u nas pierwszy raz po 4 latach. Bo ja Pani nie widziałem. Co to na każdej sesji jestem, proszę Panią. I dziś Pani mi tu zwraca taką uwagę. Proszę Panią, ja mieszkam koło tej drogi, proszę Pani, chciałabym, żeby Pani przenocowała u mnie jedną noc. A kiedy wir pusty, proszę Panią, to dom się trzęsie. Waldek, nie składaj niemoralnych propozycji. Ja powiem tak, moi drodzy, ja widzę, że to są pytania, bo to pytanie rodzi następne pytanie. Obiecuję, że tutaj są nie rady, że zorganizujemy sesję i tam będzie głównym punktem drogi. Poprosimy Panią starostę, poprosimy Panią dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, będą radni powiatowi i wtedy zrobimy tę dyskusję. Moi drodzy, nie ma chyba miejsca, chyba że są pytania nie o drogi, tylko w innych tematach, to proszę bardzo. Kolega Sołtys Rybicki. Na pewno powiat jest duży, to nas tam nie obchodzi inne znowu, tylko jak mało wielkiego, niektóre nam się zajmie. Bo mówi, że taka jest nam rola tego. Ja zwrócę się też powiatowa droga do Sobodołów. Stoi znak 30, no i uwaga, tam niebezpieczeństwa. Ale trzeba do niego dopisać jeszcze, uwaga, wielbłąd. Wtedy było krzyżowo, a tam niedawno ekipa robiła. No tak zrobiła, że no nie wiem dlaczego to tak, czy na złość, czy co, no strasznie, to jest nie do wyobrażenia. Tam trzeba się porwować do 20 na godzinę, inaczej wylatuje w powietrze. Dobrze, moi drodzy, widzę, że tematy są drażliwe i ważne i poważne. Mamy sieć dróg powiatowych chyba największą na powiecie, największą na powiecie. Zobowiązuję się tu razem z Panem Wójtem zorganizowania tego tematu może nie na przyszłej sesji, ale po nowym roku, tak mi się wydaje, ten temat ułożymy. I wtedy merytorycznie porozmawiamy, bo Pani starosta jest sama, nie zna pewnych takich szczegółów technicznych. Tak więc proponuję zamknąć dyskusję na ten temat i przejść dalej. Proszę Panie Wójcie. Ja chciałem powiedzieć tak. Ja się bardzo cieszę, że jest Pani starosta. Nie mogła być na poprzedniej sesji. Jest dzisiaj, prawda? Czy będzie na następnej? Pewnie nie będzie mogła, bo ma dużo pracy. Tak naprawdę. Ale musicie Państwo wiedzieć, że my z Panem Przewodniczącym, ustalając listę zaproszonych gości, ustaliliśmy, że Pani jest, czy w ogóle Pani, czy w ogóle starosta Sochaczewski, jako jednostka współpracująca z nami, myślę, że w pierwszej kolejności, jest na tej liście jako stały gość, prawda? Czy będzie mogła uczestniczyć, czy nie, to oczywiście nie zawsze czas pozwoli, tak samo jak i nam nie zawsze czas pozwala. Niemniej jednak pani starosta ma ileś gmin, prawda, ileś dziedzin i na drogi przyjedzie na pewno z panią dyrektor.
na inne zagadnienia, pewnie z kimś innym. Bo o to tu chodzi, żeby rozmawiać merytorycznie. Ja się zgadzam z tym, że nasze drogi powiatowe są w złym stanie. Ja się z tym zgadzam. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że co nieco poprawiło się, chociażby w Stonach Giżyc i w wielu innych miejscach, i my mamy myśleć, co będzie. Bo już co było, wydaje mi się, że w tym momencie nie czas o tym po prostu mówić. Ja mam taką prośbę i zapraszam i radnych, i również sołtysów, prawda, do tego, by konstruktywnie rozmawiać, stawiać wnioski możliwe, natomiast wyrzuty na później, ewentualnie indywidualnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, teraz jak rozumiem, pan Kudorewko. Uzupełnij pan poprzednią wypowiedź. To jest proszę. Moja wypowiedź. Szanowni Państwo, tytułem uzupełnienia wypowiedzi pana wójta chciałbym doprecyzować. Otóż mamy w tej chwili gotowy, przeprowadzony podział nieruchomości przez osobę fizyczną w miejscowości Giżyca. I ta osoba fizyczna zwróciła się do gminy Iłów z prośbą o przejęcie pod tytułem darmem działki gruntu, która będzie drogą dojazdową do działek w Giżycach. Pan bym powiedział o tym, że stawiamy na rozwój i to niewątpliwie będzie powodowało po prostu rozbudowę Giżyc. W toku postępowań podziałowych mamy również nieruchomości położone w Gierówce Górnej, Olszowiec Miękinki oraz Pieczyska Łowickie. Tam również prywatni właściciele dokonują podziału nieruchomości, a to jest w fazie jeszcze operacyjnej, można powiedzieć, czy decyzji wójt nie wydał. I również proszą o przekazanie gminie Iłów pod tytułem darmem tychże nieruchomości, tak? To są nieruchomości, które będą zajęte pod drogi. Pod drogi, tak? Dojazdowe, wewnętrzne na razie. Natomiast to tyle, jeżeli chodzi o podziały. Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości, gmina Iłów zorganizowała dwa przetargi, to jest 8 sierpnia oraz 4 października na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wszeliwy. Do tych przetargów nikt się nie zgłosił, nie było chętnego nabywcy. Gmina Iłów ma następujące możliwości. Otóż rozpisania kolejnego przetargu lub też zorganizowania rokowań na sprzedaż tych nieruchomości. Cena wywoławcza tych nieruchomości, trzech działek, ponieważ gmina Iłów na ten czas proponuje sprzedaż nieruchomości składające się z trzech działek. Dwie są działkami, można powiedzieć, że budowlanymi. Jedna jest nieruchomością rolną, tak? Stanowi kwotę 74 tysięcy netto. Z punktu widzenia ustawy o gospodarce nieruchomościami, jednostka samorządu terytorialnego w kolejnych przetargach prawo daje możliwość w przypadku braku chętnych na nabycie tej nieruchomości obniżenia ceny jednak nie więcej niż o 50% jej wartości. Pomiędzy wartością a ceną jest różnica, tak? Wartość jest z reguły w przypadku dotychczasowej praktyki jest niższa od ceny, ponieważ kalkulując cenę wywoławczą, gmina Iłów dolicza koszty przygotowania sprzedaży, tak? Czyli koszty geodety, koszty wyceny, etc., etc. No i teraz, kiedy możemy zorganizować kolejny przetarg? Więc w terminie nie krótszym niż 30 dni od ostatniego przetargu, a ostatni przetarg 4 października, jednak nie późniejszym niż w terminie 6 miesięcy, tak, od tej daty. Jeżeli ten termin przekroczymy, to będziemy musieli od początku wszczynać procedurę sprzedażową, łącznie ze sporządzeniem wykazu nieruchomości. Więc czas, który po prostu na to będziemy mieli, będzie dosyć długi, tak? To tytułem wypowiedzi uzupełnienia, to wójta, czekam na pytania, jeśli są oczywiście od Państwa. Ale korzystając jeszcze tutaj, panie wójcie, panie przewodniczący, że jest pani starosta i tutaj do wypowiedzi radnego Pawła Wójcika. Otóż chodzi o odcinek drogi gminnej relacji Giżyce-Henryków, tak, o tym rozmawiamy. Tam jest prosta sprawa do wykonania prawdopodobnie. Chodzi o to, że posiadaczem faktycznym jest gmina Iłów, tych działek zajętych pod drogę. Natomiast ja rozmawiałem z pracownikiem z PZD, co na przerwie, na temat ujawnienia posiadania samoistnego gminy Iłów w operacie. I tutaj bym bardzo serdecznie prosił, żeby pani starosta wsparła tę procedurę, ponieważ no, ja nie byłem w stanie po prostu ustalić,
na jakim etapie w starostwie powiatowym jest ta sprawa, ponieważ był dokonany podział tej nieruchomości z przeznaczeniem właśnie na powiększenie drogi gminnej relacji Giżyce-Henryków. I tutaj to jest, mi się wydaje, że kwestia po stronie pracowników starostwa powiatowego w Sochaczewie. Ponieważ droga ma numer, jest to droga gminna, natomiast jeżeli chodzi o działkę, tutaj to co Paweł tu mówiłeś, tak? To w ewidencji posiadanie stanowiska należy do PZD Sochaczew, czyli do starostwa powiatowego w Sochaczewie. Czy są do mnie pytania w związku z tym, co Pan mówił w powietrzu? Czy są pytania do kolegi Kudrewki? Dziękuję bardzo za zajęcie, za zabranie głosu. Ja tylko dodam, proszę bardzo, że wśród tych, bo po rozmowie z panem Krzysztofem Zielińskim i w ogóle, jeżeli mówimy o drogach, to te niezbędne minimum na drodze, na drogę to jest 8 metrów, to takie minimum, prawda? A tam w jednym miejscu, czy ja dobrze pamiętam, w Pieczyskach jest wyznaczona droga 4-metrowa. Już mówię, panie wójcie. To znaczy, dodam jeszcze, że tam w głąb działki, prawda, jest poprowadzony wodociąg. Gmina nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast to jest przewidziane, prawda, i droga, która ma tylko, to znaczy propozycja drogi, która ma tylko 4 metry, dla mnie, według konsultacji, może być tylko drogą wewnętrzną, prawda? Tak, panie wójcie, jeżeli tak faktycznie jest, bo jeszcze dokumentów gmina nie otrzymała ostatecznych do wydania decyzji, jeżeli będzie to droga 4-metrowa, to ona faktycznie będzie drogą wewnętrzną wówczas, jako dojazdowa do nieruchomości, ale gmina może również takie drogi posiadać. Nie ma tutaj przeszkód prawnych, żeby takie drogi po prostu były, tak? Natomiast no, cała idea polega na tym, że gmina IUF ma do własnego zasobu nieruchomości przyjąć po prostu działki, które będą wykorzystywane pod drogi, tak? I teraz jeszcze chciałbym tutaj dodać, bo pytań nie ma, ale ktoś, kto mieszka w Giżycach, to powinien, znaczy zachęcam do tego, żeby zobaczył, jak właściciel nieruchomości przygotował działkę, którą chce nam przekazać. Ona jest okrawężnikowana, ona jest utwardzona, także po prostu to jest praktycznie gotowa działka po drodze. Zresztą pan wójt był też na wizji lokalnej, oglądał to. Zachęcam państwa, żebyście państwo zobaczyli i będzie proces decyzyjny co do przyjęcia przez nas tej działki. To mi się wydaje, że to jest najlepiej w tej chwili urządzona droga, którą możemy po prostu śmiało przyjąć. No z tym ryzykiem, że będziemy musieli w przyszłości ponosić nakłady na utrzymanie, tak, tego gruntu. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie uzupełnić może do wypowiedzi wójta i do kolegi Kodorewko. Mianowicie, jak zauważyliście, moi drodzy, są pracownicy Urzędu Gminy między nami. I to jest, tak jak pan wójt powiedział, uzgodnione między nami. I od tej sesji, na każdej sesji będą ci pracownicy. Przykład kolegi Kodorewko pokazał, że odpowiedział merytorycznie, rozwinął temat, o którym wójt nie musi do końca wszystkiego wiedzieć, ani sekretarz. Jest pracownikiem, tak samo jak kolega Mroczkowski, czy panie z podatków są między nami. I też od następnej sesji sądzę, że przydałby się pracownik GORS-u na sesji, ponieważ też pamiętam, że nieraz wychodziły tematy dotyczące tej instytucji. Tak więc, moi drodzy, to było uzgodnione. Cechowanie sprzętu też wyszło w rozmowie z panem wójtem. Nie może być tak, że jedzie ciągnik z przyczepą i my nie wiemy, kto to jedzie. Jaki ten sprzęt, czy to, ten sprzęt jest? Czy to jest prywatny, czy to jest państwowy, czy to jest samorządowy? I wzorem starostwa powiatowego, czy Urzędu Miasta w Sochaczewie, czy chociażby Urzędu Gminy Rybno, będą naklejki zrobione na tym sprzęcie, który będą czytelne te naklejki, kto jest właścicielem tego sprzętu i ten sprzęt będzie stał, tak jak pan wójt powiedział, w jednym miejscu. Ankieta. Też to wyszło w rozmowie z panem wójtem. Macie tą ankietę? Czy to koniecznie muszą obecnie oddawać do biura obsługi, czy to dzisiaj będzie zebrane? Można dzisiaj na zapraszam. Do sekretarza. Najlepiej do mnie tutaj zapraszam, ale też można upowszechnić. Też można upowszechnić. I porządek obrad. Też chcemy, ten porządek obrad, no na tą sesję jest jaki jest. Na przyszłą sesję tu też uzgodnimy porządek obrad, kolejność punktów. Być może na następną sesję będzie troszeczkę inaczej, ale
wypracujemy wspólnie taki porządek obrad, żeby pasował każdemu, żeby każdy merytorycznie mógł się wypowiedzieć, zabrać głos i żeby te sesje przebiegały bardzo, bardzo sprawnie. Tak więc, moi drodzy, jesteśmy teraz w punkcie czwartym, sprawy różne. I prosiła głos pani Dorota Bernard. Dziękuję. Proszę Państwa, zacznę tak. Dzisiaj mamy rocznicę powstania listopadowego. Nawiążę do naszego kolegi, nieobecnego już teraz, Marcina. On zawsze pamięta o wszystkich rocznicach, więc pierwsza rzecz, rocznica powstania, bardzo ważne powstanie. A druga sprawa, stulecie podpisania praw wyborczych kobiet. To jest bardzo, bardzo dla nas wszystkich ważna rocznica. Dzięki temu mamy panią starostę, dzięki temu mamy 7 kobiet w Radzie i tak samo wśród sołtysów mamy wiele kobiet. Także pamiętajmy o tym dniu ważnym dla nas wszystkich. Natomiast wracając do spraw tu i teraz, panie sołtysie, odpowiem uzupełniając może wypowiedź pani starosty. Ogromny odzew społeczny, jeżeli chodzi o budżet obywatelski. Naprawdę ogromny. Z całego powiatu, proszę Państwa, napłynęło 18, prawie 18,5 tysiąca głosów. To jest bardzo dużo. Najwięcej głosów było oczywiście złożonych w Sochaczewie. Natomiast zajęliśmy jako gmina bardzo, bardzo zaszczytne drugie miejsce. 1516 głosów. Dla mnie to było ważne, dlatego że jak Państwo wiecie, od dawna mówiłam o funduszach sołeckich, o budżecie obywatelskim, ponieważ ja uważam, że jeżeli chcemy coś zrobić, to inicjatywy oddolne są najważniejszymi inicjatywami, jakie w ogóle budują społeczeństwo obywatelskie, a ku temu dążymy, żeby nasze społeczeństwo wreszcie stało się społeczeństwem obywatelskim, a nie żeby na przykład ktoś, kto rządzi gminą, powiatem, państwem, wiedział wszystko najlepiej. Po prostu my jesteśmy tu i teraz i my wiemy, co nam jest potrzebne zwyczajnie. Dlatego cieszę się, że tyle osób wzięło udział w oddawaniu głosów na budżet obywatelski. I teraz odpowiem panu dokładnie, panie Adamie. Lasotka uzyskała 4267 głosów. Tamta druga. Przypomnę, że był to projekt pani radnej Geras. A druga 3782. Myślę, że kolejny budżet na rok 2020. Złożymy projekt. Myślę, że mamy doświadczenie po pierwszym. Były trzy projekty, niepotrzebnie się rozbiliśmy, myślę. Usiądziemy wspólnie i dojdziemy do jakiegoś porozumienia. Co naprawdę jest nam najbardziej potrzebne i mam również wielką nadzieję, że mimo, że tym razem się nam nie udało, ale przyjmijmy, że są to tak zwane pierwsze grupy zapłoty, i w drugiej edycji budżetu obywatelskiego powiatowego zbierzemy się i będziemy bardzo aktywnie działali. I tu jest prośba już na przyszłość do sołtysów, do radnych, po prostu pełna mobilizacja, no bo jak było, tak było, część była bardzo osób zmobilizowana, część mówiła, a nie warto. W każdym razie bardzo jeszcze raz dziękuję za to. Mam jeszcze tak, informację z GOPS-u. 4 rodziny z naszej gminy są w szlachetnej paczce. Pierwszy raz tak naprawdę, żeby była współpraca między GOPS-em a paczką. To nieważne.
Nikt nie wie, jakie rodziny, proszę Państwa, na tym polega szlachetna paczka, że nikt nie wie, kto to jest. Są zmieniane imiona. I chciałabym powiedzieć, żeście Państwo wiedzieli jedno przy paczce, że nie jest to paczka, nie jest to działanie jak w Caritasie na przykład, przykładowo, gdzie się daje po prostu rzeczy, żeby tę biedę no tak jakoś ratować. Zadaniem szlachetnej paczki jest po prostu odbicie kogoś, jeżeli u kogoś nastąpiła tragiczna sytuacja, nie wiem, choroba, wypadek, to tylko dostaje się raz, żeby wyjść z biedy. Żeby wyjść z biedy. A jeżeli rodzina nie rokuje nadziei na wyjście z biedy, to jako wolontariusz paczki odpowiadam Państwu, nie ma szans na znalezienie się w paczce. Bo jeżeli jest alkoholizm, jeżeli jest niechęć do pracy, jeżeli się po prostu nic nie chce, to w paczce się taka rodzina nie znajdzie. I to jest tyle. Proszę, kto może, wspomagajcie. Wiem, że szkoła w Iłowie również uczestniczy w paczce, więc jeżeli ktoś z Państwa chce wspomóc, to nawet do Pani i rozumiem Giżyce, tak właśnie, Giżyce też, proszę. A na koniec mam jeszcze jedną wielką, wielką prośbę. Proszę Państwa, poszukuję prywata, przepraszam, ale poszukuję materaca antyodleżynowego dla podopiecznego. Także gdyby ktoś coś wiedział, za nieduże pieniądze, bardzo proszę. I przepraszam za prywatę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy w sprawach różnych? Proszę bardzo, Andrzej. Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Pani akurat Pani rozwijają dzisiaj u nas, no, składaliśmy na ten budżet obywatelski, to dobrze, jak Pani wie. Zrobię stary, od kościoła do strony Głowa, na 600 metrów. Wtedy pan dyrektor, jak się był radnym powiatowym, no i tam chodził do tego i później to wyszło w budżecie obywatelskim, a ten budżet obywatelski nie wypalił. No po prostu no, nie dostaliśmy tyle głosów, co powinniśmy. I może bym zostawił to zapytanie do pani starostki odnośnie tych inwestycji, które w przyszłości, bo to bardziej mi się wydaje, do pani dyrektor będzie to pytanie i do pana Krzysia tego Zielińskiego, jak to pani może, nie? To byśmy na tą sesję, którąś tam jak będzie zrobiona ta sesja w tym kierunku, żeby może takie odpowiedzi padły, dobrze? Czy dzisiaj może pani odpowiedzieć? Chciałam Państwu, że proszę, biorąc pod uwagę, że jest ponad 280 chyba z tego co dobrze pytam kilometrów dróg na terenie powiatu Skarbskiego, proszę mi wybaczyć, że Państwo jesteście, mieszkacie tu, widzicie na co dzień te odcinki, a ja nie mam aż tak fotograficznej pamięci, żebym miała mapę całego powiatu i każdego odcinka. Rozmawialiśmy na ten temat. Będziemy, spotkamy się z Państwem na którejś sesji, przyjadą osoby z Powiatowego Zarządu Dróg i będziemy z Państwem rozmawiać. Dobrze, Pani Starosta. Jeszcze powiem, że ta inwestycja, która miała tam powstać, no nie, to jako dokumentację zrobiła Urząd Gminy, już jest. Także mi się wydaje, że tutaj współpraca jest jakaś w tym kierunku. Proszę Pana, na pewno istniejąca dokumentacja jest, istniejąca już dokumentacja jest jednym z kryteriów, czynników, które ustawiają daną drogę, daną inwestycję w tej, że tak powiem, pierwszej kolejności do działań, bo wiemy doskonale, że też dokumentacja no nie jest, nie ma ważności długiej i trzeba to w ciągu chyba 3 lat, z tego co dobrze pamiętam, taką inwestycję zrobić. Oczywiście można tą potem uaktualniać, ale na pewno to jest jeden z czynników, który plasuje wyżej w tych naszych kolejnościach, które ustalamy co do remontów i przebudów. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani sołtys? Ja mam takie pytanie, to nie powinno tak czasem być, że jeśli się te dane wydaje i podpisują ludzie, co, że biorą, to powinno być, za co my podpisujemy, co my bierzemy, tak?
Ale dalej przez kogo? No przez Kalinas. A to nie. A no to nie nasz. To szlachetna paczka, a Kalinas to są dwie różne sprawy. Czy ktoś z radnych zabierał? Proszę bardzo pani Asiu. Koleżanka. Panie przewodniczący, panie wójcie, szanowni państwo. Ja mam taką prośbę, ponieważ kończy się remont drogi Arciechówek, Ławy Arciechówek. I na wysokości, gdzie kończy się asfalt za panią Dąbkowską, tam asfalt zalany jest do samego brzegu i dochodzi do przeogromnego dołu. Nie ma możliwości wysypania nawet 50 cm tego pobocza. I taka moja prośba i mieszkańców, żeby ewentualnie, ja wiem, że budżet nasz już jest bardzo napięty, ale żeby tam ewentualnie zamontować jakąś barierkę. Bo przy pierwszych opadach śniegu tam samochody będą wpadać do tego głębokiego rowu. Mamy kolegę Tomka Mroczkowskiego, proszę bardzo, do Tomka pytanie. Do Tomka sprawa, tak jest. Jest Tomasz Mroczkowski, Polska, proszę bardzo. Szanowni państwo, wykonawca kończy dzisiaj praktycznie tam tą przebudowę tej drogi. Ja jeszcze tam pojadę po sesji, zobaczę jak to wszystko wygląda. Oczywiście on ma gwarancję 3-letnią, także nigdzie nam tutaj nie ucieknie. Jeżeli zwrócimy uwagę, że tam jest jakiś problem, bo powiem szczerze, nie widziałem tam tego problemu na chwilę obecną. Także zobaczę jak to wygląda, będę na pewno z wykonawcą rozmawiał i myślę, że to poprawimy bez żadnego problemu. Rozmawiałam z wykonawcą, no tam jest problem na takim sporym kawałku. No on twierdzi, że trzeba tam nasypać ziemi. Oni nie mają tej ziemi. Na początku mi mówił, że jakaś ziemia została na ulicy Wyzwolenia i można by było ją zabrać i przerzucić. Natomiast teraz mówi, że tej ziemi na tej ulicy Wyzwolenia już nie ma. Znajdziemy gdzieś tą ziemię. I tam trzeba by było to kupić. Albo po prostu, no nie wiem, myślę, że koszt barierki nie jest to wielki koszt. Ale dla bezpieczeństwa, no tam jest bardzo niebezpieczny. Zapraszam panie komisarzu. Ja tak jak mówię, przejadę po sesji, zobaczę jak to wszystko wygląda. Jeszcze rozmawiając z mieszkańcami, to właśnie jakbym z panem Tomkiem się przejechała ewentualnie, to jak jedziemy od pana Groziaka w stronę Ład, tam samochody już osiągają bardzo wysokie prędkości. Nie wiem, czy jest możliwe postawienie jakiegoś gazu. Bo tam podjeżdżają pod tą górkę i kiedy spadają, nie widzą nic. I może być niefajnie. Dziękuję. Oczywiście ograniczenie to nie pomoże, bo wiadomo, wszyscy niby jeżdżą przepisowo, ale jest z tym różnie. Jak będzie taki spowalniacz, ten tak zwany leżący policjant, będzie to już pieniądze. Proszę bardzo, kolega na chodzie. Halo? Panie wójcie, panie przewodniczący, szanowni państwo, ja chciałbym poruszyć taki temat. Mamy nowe oblicze gminy, nowe oblicze rady. Chciałbym poruszyć temat witaczy w naszej gminie. Myślę, że one są już dosyć wiekowe. Trzeba by je pewnie wymienić na nowe, żeby naszą gminę odświeżyć. Natomiast poruszyć chciałbym jeszcze jeden problem. Mamy taki problem we wsi Paulinka, mamy zarwany mostek, tam jest na kanale, to jest myślę bardzo palący problem, bo nie wiem czy on do wiosny wytrzyma, żeby ta droga była przejezdna. Wiadomo, że teraz już są duże ciągniki, duże samochody, ten mostek już nie wytrzymał i tam już jest pilna sprawa, żeby to naprawić. Dziękuję. Temat następny do kolegi Tomka Marszkowskiego. Wiecie jak się przydał dzisiaj. Masz niedawno w samochodzie mostek. Zapiszę sobie tą sprawę, sprawdzę jak to wygląda i wtedy będę Państwo są tysi? To proszę bardzo, to Państwo. Ja tylko chciałam dodać jedną sprawę do tej tematu, która teraz jest świeżo zrobiona. To jest droga, która przechodzi przed samym pensjonatem. Tam są ludzie starsi, wychodzą na spacer. Ludzie niepełnosprawni i ja bym miała na przykład taką propozycję, żeby tam można było jakiś taki gard właśnie zrobić. Tylko ze względu na tych starszych ludzi. Bo to jest droga wojewódzka, tak? Nie, to jest droga gminna. Na tym krótkim odcinku do tego mostu. To też temat do Tomka Mroczkowskiego. Tomek, masz roboty dzisiaj. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, o głos pani. Ja do pana Tomka Mroczkowskiego też. Miesiąc przed wyborami zgłaszałam, żeby ściąć
kawałek dojazdu do Piskorca jest w drodze, straszne zielsko. I zgłaszałam to i uważam, że jak zima teraz przyjdzie, śniegi, będą zaspy, a to jest dosyć wysokie zielsko wchodzące w asfalt. Także ponawiam prośbę, żeby to ściąć. Dziękuję. Pani sołtys, nie, nie wiem. Ja tutaj w sprawie rzeków. Nie wiem, kto jest sołtysem u nas na rzekach. Czy ktoś by mógł się zgłosić? A ja. To proszę panią, pani mieszkańcy do mnie się zgłaszają. Jest droga na Nową Wieś w stronę rzeków, jest zniszczona. Są dziury, pan Pietrzak wozi tam żwir. A to ja nie pierwsze słyszę. No, tam są dwoje mieszkańców, mieszka naprawdę w takim wieku, że nie 60, nie 70, a 80 lat. Tam pogotowie czy cokolwiek, tam nic nie dojedzie i prosilibyśmy tutaj na pewno pana Tomka, nie? No, panie Tomku. Pana Pietrzaka, niech pan Pietrzak weźmie to pod uwagę, że tam musi ktoś dojechać. No tak, tam musi ktoś dojechać, tam musi ktoś się tym zająć, bo ja na przykład nie muszę tego słuchać. A po drugie, panie Rafałku, poczekaj. Chciałam podziękować panu Przemkowi za współpracę, udała się pochwalić tutaj Rafała, wykonał dobrą robotę, zna się na robocie i podejrzewam, że sprzęt, którym utrzymuje tutaj na naszej gminie, wie, umie i potrafi to naprawdę zrobić. Lepiej zrobi. Tak, lepiej zrobi jak ktokolwiek i potrafi. Go i potrafi. Potrafi. Kolega Rafał potrafi uczyć sprzęt, to bardzo. Sołtys Garstka. Wie, jak go nauczyć. Mikrofon. Ja do pani starosty mam taką propozycję. Nie znam się poszczególne gminy są na straconej pozycji z miastem ze względu na liczbę mieszkańców. To tylko tyle. Jeżeli chodzi mianowicie, żeby było możliwe włączenie miasta, oddzielenie w tym funduszu od gmin. No tak, wrócimy do budżetu obywatelskiego, to przy następnym przetworzeniu budżetu. Jeszcze jedno, oprócz pani wyraz w naszym rejonie, dziękuję za wprowadzenie tej akcji panu Śródzieczemu w Iłowie, panu Mędzomarzu, pracownicy jak pani Lewandowska, Kulinenko i inni się aktywnie włączyli w to zbieranie tych podpisów. Włączył się także sklep Przerywa. Być może, że inni, o których nie wiem, którym bardzo dziękuję. Dziękuję, tam proszę bardzo, Rafał. Ja chciałbym zabrać słowo tutaj a propos wypowiedzi koleżanki. Sołtys dotyczy, mowa była o drogach na rzeki. Tak, oczywiście z jednej strony jeżdżą ciężkie samochody, które niszczą w przypadku, tutaj nie będę wymieniał nazwiska, bo nie pasuje, ale na pewno wiem, o jakich samochodach mowa. Natomiast z drugiej strony ta droga jest niszczona przez niestety i to nie tylko tam. Bardzo dużo dróg jest niszczonych przez nadleśnictwo, które po prostu zostawia po sobie taki pancer i w takim stanie drogi, że nawet ciągniki się topią. I mają to wszystko głęboko poważnie. Ja bym proponował, jeśli jest taka możliwość, po prostu z osobami odpowiedzialnymi w nadleśnictwie może ustalić, że jeżeli wywożą, bo nie zabronili, niech wywożą, tylko niech po sobie zostawią porządek. Na razie. Dziękuję. Podsumowując, drogi powiatowe, drogi gminne, tak więc po nowym roku, panie wójcie, zorganizujemy taką sesję typowo pod drogi i też na leśnictwo zaprosimy w tym temacie, bo widzę, że jest temat ważny i poważny. Czy jeszcze pytania? Kolega Dębski. Wójcie, ja chciałem zgłosić taką sprawę, drogę od kierunku Białocina, które tam są bardzo duże zakrzaczenia. I już któryś raz to zgłaszałem i teraz nadchodzi zima i w ogóle jeśli autobus tam szkolny chodzi, to nie będzie wycięty, to śnieg zawali. No po prostu prosiłbym, to tu jest pan Rzeczkowski, pan Szanarewko, no może by tę sprawę jakoś się zaleje. I drogi powiatowe od Wieńca w kierunku Ostrowców, tam też jest duże takie zakrzaczenie. Od środka trochę wycięte, ale od strony pól to wszystko zostało. Bardzo bym prosił o te wycięcie tych krzaków, to jest bardzo dużo tych krzaków. I tą drogę powiatową i drogę gminną w kierunku Białocina do Wargowia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy pani sołtys zmienia? Ja tak szybciutko, tylko to jest na pewno bardziej chciałabym się odważyć, pani Doroto, że weźcie pod uwagę nie już wielodzietne rodziny, bo wielodzietne rodziny nie mają biedy. Nie ma rodzin wielodzietnych. Tak, weźcie pod uwagę osoby starsze, samotne, które żyją za cały miesiąc za 800 zł. I naprawdę są, oni naprawdę nie starcza. To jest, tak, to jest dużo ludzi takich, które właśnie w gminie samotnych i naprawdę tą szlachetną paczkę to trzeba by było pod uwagę wziąć tylko tych ludzi. Bo rodziny teraz nie mają już biedy. Niektórzy nie pracują w momencie. Odpowiem krótko i na temat. Takie jest założenie. Tam 800 zł to jest w ogóle do paczki za wysoki próg dochodowy, takich rodzin się już nie bierze, bo jest za wysoko. A wszystko leży w rękach GOPS-u i tak jak mówię, no pierwszy raz nasz GOPS w ogóle kogoś dał do paczki i są to osoby właśnie samotne, a nie rodziny wielodzietne. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, zamykam punkt czwarty. Sprawy różne. Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie ma. Podchodzimy do punktu piątego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu prognozy finansowej gminy. Proszę bardzo, panie wójcie. Warto się zastanowić, bo dyskusja, bo tak zrealizowaliśmy te trzy punkty, bo interpretacje i zapytania sołtysów, sprawy różne, ta dyskusja jednak jest wyciągnięta, a teraz przechodzimy do rzeczy w sumie najważniejszej, bo tutaj musimy się skupić. Także warto myśleć, że pewnie te punkty muszą być na końcu. Trzeba zmienić. Zgadzam się w całej rozciągłości sprawy. Proszę o głos panią skarbnicę w punkcie piątym. Punkt piąty. Przechodzimy do wieloletniej prognozy finansowej. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie artykułu 226, 227, 229, 230 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy uchwala co następuje. Zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały nr 170 z dnia 19 grudnia 2017 roku pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Zmianie ulega załącznik nr 2 do uchwały nr 170 z dnia 19 grudnia pod nazwą Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, o co chodzi w wieloletniej prognozie finansowej? W wieloletniej prognozie finansowej istotną zmianą, najważniejszą jest przede wszystkim zdjęcie limitów finansowych w zakresie wykazu przedsięwzięć, jaki mamy. Mamy trzy przedsięwzięcia w wykazie przedsięwzięć, to jest zadanie pod nazwą rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłów. Zadanie, które było realizowane w roku 2017-2018 i na chwilę obecną zdejmujemy limit zobowiązań finansowych w roku 2018 w kwocie 145 tysięcy zł. To jest najistotniejsza zmiana w tym punkcie. Kolejny temat to jest zdjęcie limitu zobowiązań finansowych na rok 2018, 2019 oraz 2020 w łącznej wysokości 2 710 000 zł na realizację przedsięwzięcia rozbudowa szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmujące budowę sali gimnastycznej z łącznikiem oraz rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej. I trzeci limit zobowiązań to jest limit zobowiązań dotyczący też roku bieżącego 2018, a dotyczy on budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubanka. I limit wysokości, czytamy, że zdejmuje się limit zobowiązań dla roku 2018 w kwocie 50 tysięcy złotych. To są takie najistotniejsze zmiany do wykazu przedsięwzięć, że zdejmujemy na tych trzech zadaniach limity zobowiązań finansowych w związku z zawartymi umowami.
kolejnym tematem do urealnienia i do zaktualizowania jest to, że po prostu na dzień podejmowanej wieloletniej prognozy finansowej aktualizujemy planowane dochody ogółem, dochody bieżące, planowane wydatki ogółem, wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, proszę pytać. Otwieram dyskusję na ten temat. Koleżanki i koledzy radni mają ten materiał, czy mam nadzieję, że zapoznamy się? Tak więc co, przechodzimy do przegłosowania. Ja odczytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Niłów. Zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały nr 170 / Rady Gminy Iłów z dnia 19 grudnia 2017 roku wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Zmianie ulega załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Iłów z dnia 19 grudnia 2017 roku. Wykaz przedsięwzięć. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. Kolejnym punktem jest uchwała... I oddaję głos. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem jest uchwała zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2018, w którym czytamy, że zwiększamy dochody bieżące budżetu o kwotę 100 400 zł, przy czym dochody budżetu ogółem to wartość 38 598 664 zł, dochody bieżące 27 862 373 zł, dochody majątkowe 10 736 291 zł. W paragrafie drugim zmniejszamy wydatki bieżące budżetu o kwotę 18 000 zł, zwiększamy wydatki bieżące budżetu o kwotę 126 400, zwiększamy wydatki majątkowe budżetu o kwotę 2000 zł i zmniejszamy wydatki majątkowe budżetu o kwotę 10 000 zł. Przy czym po tych zmianach wydatki budżetu ogółem to wartość 40 374 155 zł. Wydatki bieżące 26 066 450 zł. Wydatki majątkowe 14 307 704 zł. Zmianie ulega załącznik nr 6 do uchwały budżetowej. Dalej, wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2017 pod nazwą wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęty załącznikiem nr 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018. Dziękuję bardzo. Czy pytania w tym temacie? Jeszcze raz odczytać tą uchwałę, czy... Czy są pytania? Czy pytania są odnośnie tej uchwały? Nie ma, dziękuję. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwał, to jest punkt 7, podjęcie uchwał w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2019 rok. B. Ustalenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2019. C. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2019 obowiązujących na terenie gminy Iłów oraz zwolnień z tym podatku. Proszę głos pani skarbnik. Dziękuję bardzo. Określenie stawek podatku od nieruchomości. Szanowni Państwo, otrzymaliście projekt
ustawy. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przygotowany w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym, ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, w związku z obwieszczeniem ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwot podatków i opłat lokalnych na 2019 rok. Czytamy: Rada Gminy Imów uchwala, co następuje. Niniejszy projekt został przygotowany na rok 2019 na bazie stawek obowiązujących w roku 2018. Tutaj obok mają Państwo też napisane ustawowe stawki wynikające, przewidywane na rok 2019. Mają materiał Państwo przed sobą. Czy teraz pytanie do Państwa, czy mam czytać po kolei każdą tą pozycję? Tak, dobrze. I teraz tak, od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez uwzględnienia na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 metra kwadratowego powierzchni, jest to stawka bieżąca roku 2018, 0,86 groszy. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, od 1 ha powierzchniowego, 4,63. Pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez ograniczenie organizacji pożytku publicznego od 1 metra kwadratowego powierzchni 30 groszy. Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłączenie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lata, a w tym czasie nie zakończono budowy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 metra powierzchni kwadratowej 1 zł. Od budynków lub ich części. Budynki mieszkalne od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej 66 groszy. Budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej stawka 18,20. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowalnym materiałem siewnym od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej 8,91. Związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętej przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej 3,38. Pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej 4,45. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ust. 1 punkt 3 oraz ust. 3.7 ustawy o podatkach i opłatach. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Traci moc uchwała nr 161 Rady Gminy Iłów z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. I tak jak powiedziałam, Szanowni Państwo, na wstępie przedstawione stawki dotyczące nieruchomości są stawkami obowiązującymi w roku 2018. Dziękuję bardzo. Proszę o pytanie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania od koleżanek, kolegów radnych w tym temacie? Zostawiamy te stawki na tym poziomie proponowanym? Pytań nie ma. Tak więc poddaję pod głosowanie, kto jest za tym projektem. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego podpunktu. Wynik jeszcze. Wynik. I jaki wynik? 14 dni. 14 dni. Za przyjęcie projektu uchwały 1 radny. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan skarbnik. Kolejna uchwała to jest projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowany jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019. Również przygotowana w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 15 listopada o podatku rolnym, Rada Gminy w Wiłowie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Obniża się średnią cenę skupu do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019. I tutaj z kwoty 54,36 za jedną decytonę do kwoty proponowanej przez Państwa Radnych. Dodam, że obecna stawka za jedną decytonę na rok 2018 to jest wartość 51 zł. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Iłów. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. No mamy obniżony podatek. No. Rozporządzenie GUS-owskiego po prostu, tak? Podatek zostaje na tym samym poziomie. Tak, obecna wartość podatku uchwalnego to jest 51 zł za decyton. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Poproszę o wynik. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do podpunktu C. Określenie wysokości stawek w podatku od środków transportowych w roku 2019 obowiązujących na terenie gminy Iłów oraz zwolnień w tym podatku. Proszę bardzo, pan skarbnik. Projekt określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych za rok 2019. Na podstawie artykułu 18 ustawy o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych w związku z obwieszczeniem ministra finansów z dnia 15 października 2018 w sprawie stawek podatku od środków transportowych, Rada Gminy Wiłowie uchwala co następuje. Określa się wysokość stawek podatków od środków transportowych na rok 2019. Również te stawki, które są tutaj przed Państwem, są stawkami obowiązującymi w roku 2018. I od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej w przedziale 3,5 tony do 5,5 tony włącznie jest to wartość 414. W przedziale powyżej 5,5 tony do 9 ton 730. Przedział 9 ton 12 ton 804 zł. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. I w tym załączniku nr 1 do uchwały są to stawki podatku dla pojazdów określonych w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej, osi jezdni i innych systemów zawieszenia i są to wartości od kwoty 818 zł do kwoty 3047 zł. Kolejny punkt to jest od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do użytkowania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, przedział 3,5 tony i poniżej 12 ton, 804 zł. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. I w tym załączniku nr 2 do niniejszej uchwały czytamy, że w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, to jest ciągnik siodłowy, naczepa, ciągnik balastowy, przyczepa, nie mniej niż 12, nie mniej niż 40, są to wartości od 1803 zł do wartości 3103 zł. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanym wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 1072 zł. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika rolnego w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. I w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały te wartości to są wartości od kwoty 855 zł do kwoty 1529 zł. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejszej niż 22 miejsca 1567 zł, równej lub większej niż 22 miejsca 2096 zł. W paragrafie drugim zwalnia się od podatków od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do dowozu dzieci do szkół, środki transportowe wykorzystywane do celów ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w paragrafie pierwszym ustęp 1 punkt 2, 4 i 6 niniejszej uchwały. Zwolnienia, o których mowa w ustępie pierwszym, nie obejmują środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. I tak jak powiedziałam na wstępie, projekt niniejszej uchwały jest przygotowany w oparciu o stawki bieżące na rok 2018. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym temacie. Jest pani Rysia Sikora z nami, tak? Pani Barbara Jarzyk. I pani Barbara Jarzyk. Może jakieś pytania? Nie ma, dziękuję. Tak więc przejdźmy do głosowania. Czyli zostają stawki na poziomie ubiegłorocznym. Kto z kolegów, z koleżanek i kolegów radnych jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała wchodzi z dniem dzisiejszym. Moi drodzy, żeby usprawnić pracę w dalszych punktach, zarządzam 10-minutową przerwę. Dziękuję. Proszę o kandydaturę. Proszę bardzo. Ja zgłaszam radnego radca Kuntz. Czy radny Kuntz wyraża zgodę? Dziękuję. Czy są inne kandydatury? Nie ma, dziękuję. Zamykam listę. Przypominam, że głosowanie jest jawne. I kto jest za kandydaturą kolegi Kuntza na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej? Proszę rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o ogłoszenie wyników. Za tym, żeby przewodniczącym został pan radny Kuntz.
Dziękuję bardzo. Musimy przyjąć uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iłów. Na podstawie artykułu 18a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Stwierdza się wybór radnego Radosława Kołca na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iłów. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Iłów, a także zamieszczenie tej treści na stronie internetowej www.iłow.pl. Kto z radnych jest za przyjęcie tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o ogłoszenie. Moi drodzy, przechodzimy teraz do następnego punktu wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Proszę o zgłaszanie kandydatów na członków do Komisji Rewizyjnej. Lub sami koledzy lub koleżanki się go zgłaszać. Rewizyjnej. Członków. Za daleko polecę. Pani Ida Motogra. Paweł? Zgłaszam tego na kontakt. Tu już mamy dwie. Pani Rolewska? Trzy. Pani Bartosiak? Cztery. Rafał? Pięć. I tyle. Zamykam listę. Czy wszystkie kandydatury, czy koleżanki, koledzy radni wyrażają zgodę? Czyli tak, panią Danutę Gieras, tak. Panią Olewską Bożenę, panią Bartosiak Renatę, pana Dużyńskiego Rafała, tak. I pan Rafał Wójcik. Przepraszam, Paweł Wójcik. I te osoby wyrażają. I przewodniczący pan radny. Tak. Głosujemy wszystkich razem, czy każdego osobę? Głosujecie państwo uchwałę, która jest w sprawie składu komisji. Tak? Czyli z panem Kłucem jako przewodniczącym. To jest za? Sześć. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o podanie. Dziękuję. Teraz przechodzimy do punktu 10. Wybór przewodniczącego Komisji Skargi i Wniosków. Proszę o kandydaturę, otwieram listę. Proszę bardzo. Chciałabym zgłosić panią Danutę Gieras na przewodniczącą Komisji Skargi i Wniosków. Czy pani Danuta wyraża zgodę? Dziękuję. Czy jeszcze są kandydatury? Proszę. Pan Paweł wyraża? Tak. Dziękuję. Tak więc głosujemy osobno. Czy jeszcze są kandydatury? Nie ma. Dziękuję. Kto jest za kandydaturą pani Danuty Gieras? Czy mamy rączki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Przepraszam, trzeba. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czyli przewodniczącą. A, głosujemy na. Nie, ale to jest przedmiotowe. Dobrze. Czyli uchwała Rady Gminy z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lubów na podstawie artykułu 18b ustawy 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2018 roku, pozycja 994, uchwala się, co następuje. Stwierdza się wybór radnej Danuty Gieras na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Iłów. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Iłów, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.bipilow.pl. Stwierdzam, że uchwała jest, wchodzi w życie. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? No, kto się wstrzymał, też nie widzę. Dziękuję bardzo. Proszę o zgłaszanie kandydatur na członków tejże komisji. Otwieram listę. Proszę bardzo. Radosław Kuc. Proszę. Kolega? Jakub Zięta. Koleżanka Rolewska i Rybicka. Czy jeszcze ktoś chętny do pracy w tej komisji? Czyli mamy tak, pana Radosława Kunca, panią Edytę Szymerską, pana Jakuba Ziętary, panią Joannę Rybicką i panią Bożenę Rolewską i przewodniczącą panią Danutę Gieras. Tak jest. No, czyli 6 osób. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też. Uchwała Rady Gminy Iłów z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Iłów. Na podstawie artykułu 18b ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2017 roku, pozycja 1875 ze zmianami, Rada Gminy Iłów uchwala, co następuje. Powołuje się stałą Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Iłów. Przedmiot działania komisji określa ustawa o samorządzie gminnym i statut gminy Iłów. Ustala się następujący skład osobowy. Pan Radosław Kunc, pani Szymerska Edyta, pan Ziętara Jakub, pani Rolewska Bożena i pani Rybicka Joanna. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za?
Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała wchodzi w dniu 5. Tak więc, moi drodzy, powolutku wyczerpujemy ten harmonogram dzisiejszej naszej Rady. Teraz jesteśmy w punkcie 12, interpelacje, rady i zapytania sołtysów, ale to już tak mieliśmy przy okazji spraw różnych, ale jeszcze, jeżeli są jakieś pytania czy sprawy do poruszenia dzisiaj na naszej dzisiejszej sesji, to proszę bardzo. Proszę. Panie Stapu, włączone. Ja chciałbym poruszyć taką sprawę. Dotyczy to, powiem, no, większości mieszkańców naszej gminy. Chodzi mi o oświetlenie uliczne. Przejeżdżam dosyć często, pewnie jak każdy mieszkańc naszej gminy, po poszczególnych miejscowościach, wioskach i co obserwuję. Jadę godzina 7 rano w miejscowości Stegna, oświetlenie się świeci. Przejeżdżając w innych miejscach to samo. U nas w Henrykowie oświetlenie wyłącza się o godzinie 23. Mało tego, część mieszkańców Henrykowa jest oświetlona praktycznie, można powiedzieć, do samego rana. W naszym programie było to, że gmina powinna traktować wszystkich mieszkańców jednakowo. Zwracam się do osób, które mają na to wpływ, żeby podjąć decyzję taką, że albo oświetlamy całą gminę w jednakowym zakresie czasowym, przykładowo, załączę się o oświetlenie o godzinie 16, jeśli nie stać nas na oświetlenie do godziny, przykładowo, jak przypłacza się czujnik zwiększy do godziny 6 czy tam 7 rano, niech się to oświetlenie świeci przykładowo do 5 nad ranem. Ale żeby nie było takich patologii, że są oświetlane miejscowości przez całą noc, a w niektórych miejscowościach jest to ograniczone. To jest po prostu dyskryminacja ludzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o odpowiedź pana wójta lub pana sekretarza. Pan sekretarz. Ja odpowiem, a pan sekretarz uzupełni, bo ma większe doświadczenie. Natomiast, proszę państwa, ja ten problem miałem zgłaszany w trakcie minionym miesiąc, ale ja do tego czasu już nie wracam, tylko mówimy o przyszłości. Wśród wniosków, jakie były, były również i takie, po co tak długo się świeci, kiedy my nie komunikujemy się, załóżmy, na wioskach po 21 najpóźniej. I taka dyskusja, jeżeli chodzi o oświetlenie, myślę, że ona będzie trwała i dojdziemy do pewnych wniosków. Nie ma wątpliwości, że miejscowości centralne, prawda, gdzie są instytucje, to całonocne oświetlenie jest jak najbardziej wskazane. Należy się zastanowić, czy nie przeznaczyć pieniędzy na inne cele, a oświetlić wioski w trakcie najbardziej potrzebnym, czyli załóżmy tak jak mieszkanie, bo to nie jest mój pomysł. To zgłasza mieszkaniec, prawda? Że po co się świeci na przykład aż do 23, kiedy i tak gaśnie w pewnym momencie, bo gdyby to było, miało zapobiec, prawda, przed dostępem niepowołanych, no mówię o złodziejstwie na przykład, to i tak gaśnie w pewnym momencie, prawda? Więc w tym zakresie tę dyskusję należałoby pokierować. No oczywiście tutaj kolega radny ma jak najbardziej trafne spostrzeżenia, że czasem zdarza się, że światła nie gasną, a już jest widno, prawda? I ten problem, ja rozmawiałem wcześniej z panem sekretarzem, ten problem jest nie tylko od nas zależny i może poproszę o wyjaśnienie. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, jak pewnie większość państwa pamięta, stara rada ustaliła godziny świecenia, tak? Także ja przypomnę też tym osobom, które tutaj są nowe w Radzie. W Iłowie, Brzozowie i Giżycach światło włącza się po zmierzchu
wyłącza się o świcie. Co to znaczy o zmierzchu? O zmierzchu to znaczy z półgodzinnym opóźnieniem względem zachodu słońca. Czyli jeżeli słońce zachodzi powiedzmy o 15.30 teraz, to o 16.00 powinny włączyć się lampy oświetlenia ulicznego. Do świtu to znaczy pół godziny przed wschodem słońca. Takie jest opóźnienie ustawione. To opóźnienie można różnorako ustawić. Można zrobić 10-minutowe opóźnienie względem słońca, wschodu słońca i zachodu, 15 i tak dalej, i tak dalej. Ale to półgodzinne, zwłaszcza w warunkach letnich, się sprawdza, dlatego że jeszcze po zachodzie słońca latem szczególnie jest widno, prawda? Teraz różnie to bywa, dlatego że jeżeli mamy bardzo pochmurne dni, a teraz ostatnie takie były, to było tak, że już mieliśmy ciemno, lampy jeszcze nie świeciły. Natomiast no nie ma złotego środka, żeby zawsze takie włączać. No trzeba by na każdej czujnik zmierzchowy zakładać, natomiast tutaj jest zegar astronomiczny. Czyli zegar jest, ten astronomiczny jest ustawiony na wschody i zachody każdego dnia w roku, bo jak Państwo wiecie, każdy dzień w roku ma no, większy dzień w roku, tylko dwa dni są w roku, gdzie jest równonoc letnia i dzienna, a resztę dni ma ruchomą długość. No bo co albo przybywa, albo ubywa, prawda? Przepraszam. Natomiast na wioskach Rada Gminy ustaliła, że włączają się światła o zmierzchu, a wyłączają o godzinie 23. Tutaj jeżeli Pan Paweł zgłosił taki problem, że na stegnach świeci całą noc, to znaczy, że tutaj trzeba to zgłosić do energetyki, żeby po prostu przyjechali i ten zegar przesterowali. Bo na stegnach przy drodze powiatowej też powinny świecić lampy do 23. Bo Rada Gminy wcześniejsza ustaliła, że Brzozów, Iłów, Giżyce będą oświetlane całą od zmierzchu do świtu i przy drogach wojewódzkich. Natomiast drogi powiatowe gminne, jeżeli są lampy przy gminnych, to ma być do 23. Jak Państwo pewnie pamiętacie, cały czas trwa dyskusja, jak to zrobić. Czy to ma być do 23, bo przychodzą też ludzie, a może do 24, a może włączyć rano, jak ludzie jadą do pracy, tak? Czyli od godziny 5 do świtu. Cały czas wiecie, że ta dyskusja trwa. Oczywiście jest techniczna możliwość, żeby włączyć o godzinie 5 i żeby o godzinie 7 o świcie się wyłączyły, prawda? Zwłaszcza w tych miesiącach zimowych, no bo teraz już mamy praktycznie grudzień, ale listopad, grudzień, styczeń, czyli te miesiące, gdzie mamy jak najmniej bardzo mało tego światła słonecznego. Jest to cały czas jakby przedmiotem dyskusji, można zrobić wiele rozwiązań, natomiast ja tylko powiem, że cały czas do urzędu wpływają jakby, szczególnie w tych miesiącach znowu zimowych, jak tego jakby najbardziej się dotyka, żeby tych lamp przybywało, tak? Jak Państwu powiem jeszcze, ja mam w urzędzie inwentaryzację na dzień dzisiejszy, mamy około 800 opraw na całej gminie, 800 opraw. 4 lata temu było to około 400. Natomiast ja powiem od siebie, może prywatnie, może służbowo, uważam, że jest jeszcze na taki obszar, jaki mamy w gminie, potencjał na około 300 opraw. Jeżeli byłoby koło 1000, to myślę, że te prawie 130 km2 gminy i ta ilość dróg byłaby pewnie wystarczająca. No natomiast jak wszyscy wiecie Państwo, to się wiąże z kosztami. Nie ma problemu, żeby to jakby zwiększać, tak, ten zasób tych lamp, tego oświetlania ulicznego, bo wójt, pani skarbnik, możemy przygotować nową umowę, czy aneks do umowy już obowiązującej, możemy negocjować stawki za cenę kilowatogodziny, bo ta stawka jest też, Państwo, żeby wiedzieli, ona jest bardzo korzystna, jest mniejsza, jest na pewno mniejsza niż taką, jaką Państwo płacą. Natomiast no, założyć to jedno, później trzeba utrzymywać, prawda? No bo to też jest koszt tego zlecenia, tej energii. Pani skarbnik może powiedzieć najlepiej, bo ja się tym oświetleniem, dotykam tego oświetlenia na co dzień w pracy. Natomiast pani skarbnik zawsze mnie, że tak powiem,
powstrzymuje. No okej, okay, można wieszać, ale ja muszę później płacić za to. I później przychodzi do mnie i mówi, ja już nie mam na te rachunki za oświetlenie uliczne. To jest z jednej strony ludzie chcą tego, a z drugiej strony to kosztuje. No i oczywiście, a teraz w zimę, no to szczególnie to widać. I ja się też nie dziwię, bo jest ciemno, no, godzina 15, mamy ciemno, tak? A jeszcze o 15, no to wszyscy musimy funkcjonować, bo do 20 czy do 21, no trwa normalne życie, jak latem czy wiosną. Natomiast no, taka jest sytuacja, że ja widzę potencjał jeszcze, widzę, gdzie one mogłyby zawisnąć, bo faktycznie jest jeszcze sporo miejsc takich, gdzie one mogłyby zawisnąć. I myślę, że te 200 czy 300 opraw, no natomiast to też są koszty. I tutaj musimy to, że tak powiem, jak no w sądzie, jak ta bogini, która waży, co jest ważniejsze, czy te koszty, które są cały czas i one są stałe, bo one, lampy zużywają energię, bo zawieszenie może nie jest kosztowne. Też Państwo, żeby wiedzieli, że sama oprawa to nie jest tak kosztowna, około 1000 zł to jest koszt oprawy. Droższy jest ten przewód, który musi być zasilający pomiędzy jedną oprawą a drugą. Natomiast to też jest mały koszt w stosunku do utrzymania oświetlenia ulicznego, bo budując drogę mamy raz, prawda, wydatek. Natomiast tutaj mamy raz wydatek, a później to utrzymujemy. Także dziękuję bardzo. To tyle. Ja jeszcze chciałem zapytać Panie Przewodniczący odnośnie tego oświetlenia, bo szczególnie to mieszkańców mojej wioski Henrykowa, bo ludzie się do mnie zwracają i jest taka sytuacja, już Panu wtedy zwracałem na to uwagę, że w części Henrykowa oświetlenie jest, można powiedzieć, od zmierzchu świeci się do rana. Czyli tutaj, to tutaj jest, przepraszam, że wchodzę, ja wiem, rozumiem. To tutaj widocznie, znaczy to jest związane z tym, że trzeba zgłosić, ja to zgłaszam do energii, do Energa oświetlenie i oni muszą przesterować ten sterownik, bo drodzy Państwo, wieś, jedna wieś, przeważnie, jedna wieś nie jest na jednym obwodzie. Właśnie na dwóch. No właśnie. I teraz tak, jeden obwód wystrzelił, bo na przykład latem walnął gdzieś tam piorun i rozsterowało, a na drugim obwodzie jest ok, czyli włącza i wyłącza jak trzeba. Od razu mówię, że tutaj nie ma żadnego podwójnego dna. Proszę zgłosić, gdzie tak jest, bo to się zdarza. Zdarza się, że żarówka, prawda, albo miga, albo się popsuje. Takie rzeczy się zgłasza do urzędu i my zgłaszamy do, albo na infolinię, albo już bezpośrednio do ludzi, jeżeli tam się nie można dodzwonić, bo często tak bywa, albo do człowieka, którego, że tak powiem, tutaj no, zajmuje się tymi sprawami na terenie gminy Imów i oni przyjeżdżają i przesterowują. Jeżeli ja mam informację, że część Henrykowa świeci całą noc, a część wyłącza się, to znaczy, że zegar się przesterował na tej części, gdzie świeci całą noc. Panie Przewodniczący, ja podejrzewam, że to nie było związane z jakąś tam awarią tego sterownika, bo to oświetlenie całodobowe w części Henrykowa zaczęło się świecić z chwilą przebudowy instalacji elektrycznej. Aha, no to już od razu mam gotową odpowiedź. Firma, która robiła przebudowę linii energetycznej, bo też pewnie Państwo wiedzą, że to nie robi Energa już teraz, tylko oni rozpisują przetargi i wybierają prywatne firmy przyjeżdżają i modernizują bądź w ogóle budują linię energetyczną. To nie robi Energa już teraz, tylko to są prywatne zlecenia na zewnątrz. No i prawdopodobnie jak Panowie zmieniali tą, modernizowali tą linię, no to już nie przestawili zegara. Bo albo nie wiedzieli jak to zrobić, albo po prostu nie chcieli tego zrobić, albo zapomnieli. No to z tym prawdopodobnie jest związane. Znaczy ja dodam, że na tej części Henrykowa, które to oświetlenie świeci na całą dobę, tam w ogóle nie było oświetlenia. To jest ten w prawo, tak? Tutaj w prawo, gdzie była modernizacja linii. Tak? Jadąc do Henrykowa od Giżyc w prawo. Tak. To jest druga w prawo, tak? Znaczy jadąc od matem, skręcając rozumiem, dobrze, ja już to już wiem o co chodzi, ale tam była modernizacja i prawdopodobnie to jest wszędzie, tak? Gdzie robią modernizację linii, to znowu rozsterują cały zegar i znowu trzeba zmieniać. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Burzyński. Ja chciałbym właśnie w tym temacie też zabrać uwagę odnośnie oświetlenia we wsi Paulinka.
mama taki problem, że tego oświetlenia nie ma w ogóle. Nie świeci się ani rano, ani wieczorem. Cała wieś, lampy są, natomiast to oświetlenie nie działa. Domyślam się, że to jest jakaś awaria, tak? Czy jak pan... A od kiedy nie świecą? No, odkąd teraz zauważyłem, zwróciłem na to uwagę, tak? A, to jest awaria. To domyślam się, że jakaś jest awaria. Natomiast też nosi przeliwy... Kończy się oświetlenie, natomiast jeszcze jest kilka budynków na końcu wsi, gdzie tego oświetlenia również nie ma i trzeba by może pomyśleć, żeby tam uzupełnić te lampy. Dziękuję. Proszę bardzo, pan wójt. Ileś lamp zapewne trzeba będzie zainstalować, natomiast to, co powiedziałem na samym początku, myślę, że bardziej optymalnie należałoby wykorzystać czas świecenia tych lamp, ograniczyć, by można było inne uruchomić, żeby bilansowało się, żebyśmy my byli wydolni w ponoszeniu opłat. Natomiast sądzę, że zgłaszajcie te problemy. My postaramy się zapisać, zorientować się w terenie i wtedy realizować w miarę oczywiście możliwości. Także będziemy chcieli te sprawy głębiej rozeznać. Co nie znaczy, że natychmiast pojawią się nowe, prawda? Musimy dostosować to również do środka. Jakby na to nie patrzeć. Niemniej jednak taka możliwość jest, bo chciałbym, żeby były lampy jak najbardziej energooszczędne, żeby w ramach tych samych środków można było więcej mieszkańców obsłużyć. Dziękuję. Czy koledzy radni mają pytania? Proszę bardzo, sołtys Bieniewa. Ja do tych lamp, panie Przemku, bo tam pamiętam, że zakładaliśmy lampy, tak. Że nam się powiedzieli, nie wiem. No i narcie mówię tak do połowy, oświetlone do połowy nie, może tam też by się udało podjąć zwykłe. No wiem, pamiętam, takich sytuacji jest dużo. Na Krzyżyku tak samo było, Krzyżyk wzdłuż drogi powiatowej jest oświetlony. Jest skończony. Jest nieskończony też, ale miał być też tutaj w kierunku po wsi, że tak powiem. Tak samo jest na Bieniewie, Arciechowie, tak samo jest na Piskorcu, jeden jest oświetlony, drugi jest nieoświetlony, tak samo jest na Olszowcu, no i jest tak, można by tych miejscowości, dlatego ja powiedziałem, no jak już ja widzę jeszcze potencjał na 200-300 opraw, natomiast no nie odkryję Ameryki, że to zależy od środków, tak jak pan wójt powiedział wcześniej. No i też od państwa to zależy, od rady. No i jak będą środki, to dla mnie, że tak powiem, to jest chwila. Wykonuję telefon, za 2-3 dni mamy umowę, aneks. No kwestia tylko techniczna, trzeba zakupić oprawy, czyli firma musi zakupić oprawy, musi wyłonić wykonawcę, wieszają. Natomiast jest to dosyć kwestia finansowa, tylko i wyłącznie. To jest jakby już cały czas o tym samym mówimy. To jest po stronie finansów, bo tu nie tylko jest założenie, ale również to trzeba utrzymać. Jeżeli ten rozwój tej energooszczędności będzie na takim poziomie jak teraz, no to to będzie można oświetlać coraz więcej. Natomiast mówi się o lampach LED-owych. Mówi się, że lampy LED-owe, tak, LED-owy to jest przyszłość, na pewno. My od tego nie uciekniemy. Już pewnie państwo większość żarówek mają w domach LED-owych. Natomiast jeżeli chodzi o oświetlenie uliczne, jeszcze nie. Dlaczego jeszcze nie? Ten LED jest bardzo nieodporny na warunki atmosferyczne, zwłaszcza na wyładowania atmosferyczne, czyli burze. Jeżeli uderzy w oprawę piorun zwykłą sodówkę, no to wiadomo, ona wysiądzie. A jak uderzy piorun w oprawę LED-ową, to nie tylko jedna wysiada, tylko cały obóz wysiada. Na przykład mieliśmy taką sytuację w tym roku, w miesiącach letnich w Bydgoszczy. Tam jest miasto zainwestowało, cała Bydgoszcz jest w LED-ach, prawda? Ogromna inwestycja, tysiące tych opraw, przyszła burza, pół miasta nie świeci. Tak to wygląda, natomiast no to się cały czas rozwija i to jest przyszłość i tak będzie. Tak będzie. Kolega Sądy Syrnicki, proszę. Jeśli jesteśmy przy energii
Tłoczone. W tych światłach takich ulicznych też chciałbym zgłosić, bo u nas na wsi prawie w ogóle nie ma tam ciężarówki, na krzyżówce świecą. U nas jeżdżą do pracy rano, wracają późno, bo na zmiany różnie bywa. No i żeby było tam troszkę, chociaż co drugie słup, co trzecie, na coś tam, żeby założyć tego. No to zgłaszam to i naprawdę we wsi nie ludzka to jest, żeby chociaż trochę rozjaśnić tam. No bo naprawdę, że jest, a jeszcze u nas tych krzaków, raz dzikie zwierzęta przechodzą, chodzą, no to trzeba trochę, żeby jakoś tam no, widoczne to było. No to ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, uliczne oświetlenie, ja tu rozmawiałem z sekretarzem na ten temat i zwracam się z prośbą do sołtysów. Może każdy sołtys w sołectwie zorientował się, ile tych opraw jest potrzebne na dowieszenie i w postaci takiego podania, pisma informującego, żeby to było podpisane z pieczątką sołtysa do Przemysława Nowackiego, proszę o takie pisma, byśmy mieli pogląd, ile tych opraw jest potrzebne w całej gminie. I wtedy będziemy myśleć, w jaki sposób pogodzić potrzeby z sytuacją finansową gminy. Tak więc to tyle w tych oświetleniach. Proszę, Jakub Ziętala. Skoro rozmawiamy na temat oświetlenia, chciałbym opowiedzieć taką myśl, chociaż ja nie znam dokładnie kosztów i trwałości tego oświetlenia. Ale w gminie Gomlin, miejscowości Troszy, bezprzewodowo są lampy, gdzie jest lampa zamontowana, pod lampą jest panel wystawiony do południa, w dzień daje prąd, w nocy świeci lampa. Możemy to podjechać i sprawdzić, bo ja bym tego świadczył. Nie znam kosztów tego, to nie mogę to wiedzieć. Pani Gopierzecka, proszę bardzo. Chciałam zapytać o jedną sprawę. W tej chwili odbywają się szczepienia psów. I czy powiadomienie mieszkańców to jest obowiązkiem sołtysa, czy to jest dobra wola sołtysa? Bo jeśli mieszkańcy, ktoś jeden drugiemu nie odniesie kartki, później mają pretensje, bo sołtys nie powiadomił. I to właśnie nie wiadomo, czy to jest dobra wola, czy to jest... Proszę pana sekretarza. Czy tak, drodzy Państwo, szczepień psów nie przeprowadza gmina, tylko lekarz weterynarii. Tak jak na naszym terenie wiem, że realizuje szczepienia no, nasz tutaj pracujący weterynarz. Czy to jest obowiązek, czy to jest dobra wola? Myślę, że to i to. Natomiast dobra wola na pewno. Natomiast to, drodzy Państwo, to sołtys jest sołtysem wybranym przez ludzi, żeby no, tych ludzi informować. Na przykład na Wołyńskim, tam gdzie mieszkam, też było szczepienie psów. Pani sołtys zadzwoniła, powiedziała, słuchaj, jest szczepienie psów, no i psy zostały szczepione. Także myślę, że to tak do tego trzeba podejść, że to i to, i to, bo to dla nas, dla dobra na nas wszystkich. Bo jeżeli te zwierzęta no, złapałyby wścieknizdę, no to mamy problem. Gminy się zapowietrza, robi się różnego rodzaju strefy, że jest wścieknizna i tak dalej, także później jest problem. Lepiej przeciwdziałać, niż później zapobiegać. A to inaczej, lepiej zapobiegać, niż przeciwdziałać. Także tyle w temacie. Dziękuję bardzo. Pani radna. Łatwiej przecież jest zapobiegać, tak jest. SMS-em będzie takim ułatwieniem, wszyscy mieszkańcy dostaną powiadomienie. Ja to nie mam. Trzeba zebrać numery telefonu. Chciałbym dopytać, jeśli to jest możliwe i uzyskać odpowiedź na to pytanie. Co dalej będzie z obsługą rolników przez ODR w Bielicach? Z tego co się orientuję, byłem tam na kartkę Boków. Panie Meta jest na zwolnieniu do 9 grudnia. Co po tym i co zamierzamy zrobić w tym kierunku, żeby ta obsługa na terenie gminy dla mieszkańców była?
wróciła, nie to, że była. Po prostu najlepiej by było, żeby było tak, jak było. Proszę pana Wójta. Proszę państwa, ja jestem w kontakcie z panią Anetą Rozkosz. Ona rozmawiała o tym w tej sprawie. Natomiast zmieniają się zasady jej pracy, prawda? Jak dobrze pamiętam, to tylko dzień ma tutaj przydzielony. Natomiast rozstrzygam sprawę w myślach na razie, żeby podobną osobę, a może panią Anetę Rozkosz, zatrudnić w urzędzie. Ale żeby taka sytuacja mogła nastąpić, to musi jeszcze troszeczkę czasu upłynąć, bo to się wiąże również z kosztami. Ja patrzę na budżet z różnych płaszczyzn. Nie mam, państwo wiecie, że nie mam na tyle doświadczenia, żeby wyciągać tak szybko wnioski, ale myślę o tym i proszę być cierpliwym choć trochę, bo w ciągu kilku miesięcy taka decyzja zapadnie. To nam ktoś się może dziwić, że może nie za tydzień. Za tydzień nie zapadnie. Natomiast ja patrzę na nieefektywne miejsca pracy, gdzie tej pracy jest mniej. Myślę o przesunięciach, ale nie mogę tego robić pochopnie. Muszę oprzeć się na pewnych doświadczeniach, spostrzeżeniach i wtedy tak. Ale z panią Rozkosz rozmawiam. Jest w miarę dostępna i chce pomóc mieszkańcom. I tak jak jeszcze raz powtórzę, myślę nawet o zatrudnieniu w urzędzie. Dziękuję. Pani Sołtys. Przewodniczący, Wysoka Rado i Panie Wójcie, ja wkrótce chciałam tylko zapytać, bo przed wyborami mieliśmy no, kilka spotkań takich odnośnie czystego powietrza. I dużo się na ten temat mówiło i dużo się mówi w społeczeństwie, między mieszkańcami rozmawiam. Ten program Czyste Powietrze jest na tyle może trudny dla przeciętnego rolnika, dla przeciętnego mieszkańca. I nie wiem, tak mi się chyba o uszy obiło, że pan wójt wspominał coś, że będzie udostępniona, czy po prostu ludzie kompetentni mogliby pomagać tym mieszkańcom, którzy byliby zainteresowani tym programem. Jeżeli jest taka możliwość, to bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję. Proszę bardzo, pan wójt. Odpowiedź jest taka sama jak w przypadku pani Anety Rozkosz. To wszystko jest możliwe i w zasadzie taka pomoc jest możliwa już. Bo jak dobrze państwo pamiętacie, tych spotkań o czystym powietrzu było więcej, to prawda, że było więcej. Ministerstwo organizowało spotkanie na terenie gminy. Natomiast organizował również spotkanie pan wójt. Delegował na to spotkanie pracownika, który co nieco na temat tego programu wie. Jeżeli jest taka potrzeba, to na pewno będę mógł poprosić pracownika o to, by pomógł. Natomiast musimy wiedzieć, że oczywiście mówię, że doradztwo jak najbardziej wskazane. Musimy wiedzieć, że ten program jest rządowy, kierowany do indywidualnych odbiorców i decyzja i umowa zapada między ministerstwem bezpośrednio, a indywidualnym podmiotem. Doradztwo tak. I
ja chcę powiedzieć, może do pani zgłaszano taki problem, ale do mnie zgłaszano mnóstwo problemów w międzyczasie, to najczęściej były drogi, ale jeszcze o czystym powietrzu nikt. Dziękuję. Bardzo proszę pani Dorota. Proszę państwa, starostwo powiatowe uruchomiło taki punkt. Po prostu można się dowiedzieć i tam radca prawny pomaga, bo cały problem polega na tym, że cały wniosek jest do zrobienia w komputerze. To nie jest tak, że sobie tam inną drogą to robimy, nie drukujemy i nie piszemy, tylko po prostu, jak państwo widzieliście, w Polance to było bardzo dobrze przedstawione, jak były panie z funduszu, z Warszawy, że musi ten proces cały przejść. W związku z tym to trzeba sobie się umówić, zabrać wszystkie potrzebne dokumenty, pity, nie pity, bo to wiadomo, dochód jest bardzo ważny, żeby obliczyć. Wszystkie dokumenty związane z budynkiem. No i jedziemy i wtedy poświęcamy czas na wypełnienie wniosku. Bo ten wniosek musi być puszczony online, a z drugiej strony wydrukowany i podpisany i tradycyjną pocztą też wysłany. W związku z tym najprościej w tej chwili, dokąd u nas nie będzie takiego człowieka, który pomoże, to po prostu umawiać się w starostwie. Proszę bardzo, pani Sołtys. Panie Urzędzie, chciałam przedstawić tutaj taką uwagę, taką naszą i pani Sołtys też raczej, że zbliżają się już niedługo wybory Sołtysa. A my z panią Sołtys nie mamy gdzie tego zrobić, nie mamy gdzie zorganizować tych wyborów. Także jakby był wójt uprzejmy i tu rada, podjechać do naszej świetlicy, zobaczyć czego brakuje i jakoś nam to zorganizować, bo my na swój koszt nie możemy stale wynajmować sali, no niestety. I jesteśmy, tak można powiedzieć, pod znakiem zapytania. To myślę z zasady. Wskazane byłoby, by wybory Sołtysów nie odbywały się w domu dotychczasowego Sołtysa. Dlatego też jeszcze nie rozmawialiśmy o formie. Ale będziemy proponować miejsca, prawda, jak najbardziej dogodne dla mieszkańców. Jeżeli to będzie świetlica, dlaczego nie? No, myślę, że tak jak mi mówię, to znowu pamiętam, Gokiel jest za mały, prawda, że przeprowadził wybory Sołtysa. I bardzo dobrze, że jest za mały, bo o to chodzi, żeby w tym przedsięwzięciu uczestniczyło jak najwięcej. Sądzę, że państwa sugestie, czyli dotychczasowych sołtysów, wskażą nam optymalne miejsca. Są do dyspozycji strażnice i pewnie będziemy się zwracali do szkoły też. Będziemy się zwracali o to, by skorzystać. Ale panie wójcie, nasze wybory, jeśli mamy do Iłowa przyjeżdżać na wybory nasze. Ale czy ja powiedziałem, że do Iłowa? Wy wskażecie, gdzie chcecie. No ale my nie mamy gdzie. Chodzi o Władaką Strażnicę. Mamy ją rozpoczętą i chcielibyśmy ją w jakiś sposób zakończyć, żebyśmy mogli normalnie, tak jak inni są w tyci, tak samo z niej korzystać i robić te. Bo my nawet nie mamy, ale to was tutaj razy załatać, czy to są warunki godne zebrania, zrobić te zebrania. Ja za to ją chciałam tam wynająć. Tam nie było warunków, żeby zrobić te branie, żeby odbyło się to zgodnie z branem. Przetrwaliśmy. No przetrwaliśmy, ale to było nas kilku, a na ale ja rozumiem, się... ja rozumiem. Ja nie odpowiem w tej chwili, kiedy świetlica będzie gotowa, bo jak mogę odpowiedzieć? Jeżeli będzie do dyspozycji, to dlaczego ma nie być wykorzystana? Natomiast na dzień dzisiejszy jest skończona. I zapraszamy do obejrzenia. Na te tańce pani mnie zaprasza. Nie, nie. Wszystko jest możliwe,
Ja powiem tak, nie wiem, bo jest prezes Ochotniczej Straży Pożarnej, pan Edward Krakowiak. I pan Edward Krakowiak zaprasza na 10 na spotkanie, bo ja chciałbym też, żeby wszystkie problemy strażackie były, oczywiście jednostki mają swoje, ale ogólne problemy rozstrzygane na forum gminnym, prawda? Po to jest, myślę, zarząd gminny, żebyśmy o tych problemach powiedzieli. Natomiast pewnie zapotrzebowanie na środki będzie, a ja nie odpowiem w tej chwili, czy mamy pokrycie, żeby wykonać. Ja dostałem informację, że system rejestracji pomocy publicznej wskazał nam, że żadnych umorzeń do końca roku być nie może. To znaczy, że mamy możliwości budżetowe w tym momencie ograniczone. Nie mogę się wypowiadać na dzień dzisiejszy o umorzeniach. Ja na to spojrzałem tylko, nie poprzez dokumentację szczegółowo. Natomiast zresztą nie jest tajemnicą, że takie umorzenia były. W jakim to jest stopniu, a może rzeczywiście bardzo potrzebne? Więcej powiem w innym czasie, jak się do tego po prostu przygotuję. Natomiast chcę powiedzieć, wszystko, jeżeli chodzi o pieniądze, to wszystko musi przejść przez procedurę. Nie ma tak, że jakieś tam indywidualne zgłoszenia, one są bardzo ważne, że ja powiem, że ja to załatwię. Ja to poddam pod dyskusję i po to są radni, którzy dysponują środkami, by wybrali optymalne rozwiązanie. Natomiast wiem, że ten problem jest. Najlepiej byłoby skończyć zadanie. Chciałbym, żeby było już skończone. Nie miałbym tego problemu. Natomiast ważnym przy jednej z uchwał ważnym była inwestycja, jest inwestycja w Brzozowie, priorytetowa, nie ma wątpliwości. I mogę tylko tyle powiedzieć, nie chcę po znanej ministrze, że pieniędzy nie ma, prawda, i nie będzie, ale czas na pozyskiwanie pieniędzy na to zadanie jest bodaj najtrudniejszy z możliwych w tym momencie. Rozeznam sprawę, bo zależałoby na tym, żeby ta inwestycja nie wlokła się, ale jest naprawdę bardzo ograniczona, bardzo są ograniczone możliwości pozyskiwania pieniędzy. Myślę tutaj o Ministerstwie Sportu. Dziękuję bardzo. Pani Sołtys Jaśkiewicz. Ja przepraszam, trochę odbiegnę od tematów gospodarczych i w poprzednich latach organizowałam zawsze tutaj takie spotkanie integracyjne sołtysów. W tym roku chciałabym też po raz trzeci to zorganizować, korzystając z okazji, że jest nas tu dużo, ogłosić, że jeżeli byliby chętni na to spotkanie, to taki termin mamy tu na 26 stycznia przyszłego roku i wzięcie udział, tak jak w poprzednich latach. To się sprawdziło, co się byli zainteresowani takim spotkaniem, trochę rozrywkowo, z muzyką. Nie ma okazji poznać tak bliżej na sesjach z każdym sołtysem, więc spotkanie jest miłym spotkaniem i porozmawianiem. Zapraszałam też władze gminy do wzięcia i całą radę gminy, tak jak w poprzednim roku. Składka temu podejrzewam, że będzie w takim samym kwocie jak w tamtym roku. Zresztą to ja się dowiem i jeszcze ogłoszę co i jak. No dobrze, dziękujemy za zaproszenie i ogłoszenie tej imprezy integracyjnej. Ja sądzę, że sołtysi, podejrzewam, że i radni, pan wójt i prezydium właśnie bardzo
zaangażują się w tego typu imprezy. Wybaczy pan przewodniczący, że jeszcze, bo tak sprawnie sesja poszła, więc bardzo dobrze, że mamy trochę czasu na dyskusję. To też jest po dyskusji z panem przewodniczącym, bo w budżecie pojawił się problem, prawda, na promocję gminy i tam wiecie różne imprezy, prawda? No to ja zwracam uwagę, że z wielkiej imprezy, wielkie zakończenie lata, gmina nie buduje dochodów. Oczywiście ja jestem za tym, żeby ta impreza historycznie trwała. Ale z drugiej imprezy, otwarcie lasu, ustaliliśmy, my ustaliliśmy, nie, w zasadzie mamy sugestie, bo to rada tak naprawdę, że tak, to spotkanie się przeżyło. Dlatego też wychodzimy do społeczeństwa z propozycją, by zastąpić świętem, gminnym świętem strażaków, o czym będziemy mówili na najbliższym spotkaniu. Czas by nam sprzyjał z tego względu, że to wypada w maju, a w maju wcześniej był organizowany i będzie organizowany prawdopodobnie dyrekcja szkoły podstawowej, tę imprezę już kontynuowała. Memoriał Sylwestra Rożdżestwieńskiego oparty na zawodach młodzieżowych drużyn strażackich, gdzie moglibyśmy zmobilizować wszystkie jednostki i wykorzystać ten potencjał również do jakiegoś rozwoju. No i oczywiście edukacyjnie, bo przecież poprzez młodzieżowe drużyny pożarnicze kształtują się postawy młodych. Taką propozycję państwu składamy do przemyślenia jak najbardziej, bo przecież jesteśmy tylko w fazie dyskusji w tej chwili. Propozycja z mojej strony, co dodam tylko, że tak, propozycja słuszna i zasadna, ponieważ mamy tych ochotniczych jednostek Straży Pożarnej na terenie gminy. Te jednostki ochotniczych Straży Pożarnej mają czym się pochwalić, mianowicie sprzętem, jakim dysponują. I tak jak z wójtem rozmawialiśmy, trzeba było zrobić to na zasadzie majówki, czyli połączyć Gminny Dzień Strażaka z memoriałem, plus to będzie otwarte dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, pokaz sprzętu ratowniczego, pokaz rozcinania samochodu, grochówka, tak? Takie integracyjne duże spotkanie. Nawet Straż Pożarna Państwowa Straż zawsze uczestniczyła, no może nie zawsze, ale prawie we wszystkim. I to spróbujemy w maju, w przyszłym roku zorganizować. Tak jak wójt powiedział, otwarcie lasu, moim skromnym zdaniem wyczerpała się formuła tej imprezy. Trzeba coś nowego. I to są takie pomysły, ja sądzę, że pomysły się zrodzą jeszcze po rozmowie i po dyskusji z wójtem. Tak więc to już był tutaj po dyskusji. Moi drodzy, wracając do pani Anety Rozkosz. Tu może być problem, ponieważ Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oddział w Bielicach od nowego roku praktycznie będzie działał troszeczkę w innej formule. Wszyscy pracownicy będą dojeżdżali do Bielic. Będą raz w tygodniu dyżury we wszystkich gminach powiatu sochaczewskiego. Taki jest zamysł. I ewentualnie na okres przyjmowania wniosków będą tu dłuższe ewentualnie dyżury pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego. I to jest pomysł dyrekcji Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. To nie jest pomysł w Bielicach, tylko to jest pomysł centrali w Warszawie, ulica Czereśniowa. Czy ten pomysł się sprawdzi w praktyce? No śmiem twierdzić, że do końca nie. Ponieważ jesteśmy jedną z większych, śmiem twierdzić, że największą gminą rolniczą w powiecie sochaczewskim. Mamy sporo gospodarstw. Jest też sporo wypełnianych wniosków od płatności. I ten punkt, który był tu w GOK-u, bardzo dobrze funkcjonował i się przyjął. Tak więc tu też jest kwestia do rozwiązania dla pana wójta,
dla rady, dla sekretarza. Trzeba rozmowy z panem dyrektorem Szumskim lub z dyrektorem w Warszawie, z panem dyrektorem Piotrowskim, żeby ten problem starać się rozwiązać. Tak więc to tyle z mojej strony w sprawie Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Takie krótkie ogłoszenie dla radnych. Szkolenie z systemu głosowania odbędzie się 17 grudnia. To będzie na telefon. A sesja przewidywana w grudniu jest to 18 lub 19 grudnia. Tak więc szkolenie odbędziemy przed sesją, czyli to, co my się tam nauczymy, od razu będziemy na żywo na sesji wdrażać. Żebyśmy tego nie zapomnieli, żebyśmy to sprawnie opanowali. Moi drodzy, jeżeli mogę jeszcze to słowo rzec, kończy się sesja, którą przeprowadziłem od początku do końca. I uwierzcie mi, nie jest to lekki kawałek chleba. Stary koń ze mnie, ale jednak trema mnie tu zżera. A tym bardziej, że jest tu wieloletni przewodniczący rady, który tu pewnie mnie tu ocenia, jak ja to prowadzę. Surowym wzrokiem na mnie tu obserwuje, tak więc podwójna trema. Tak więc to, co było niedoskonałe, czy to, co było jakby powiedzmy niepoprawnie zrobione, czy nie do końca doprowadzone, przepraszam, z każdą sesją będę nabywał doświadczenie i sądzę, że przyszła sesja i następne będą jeszcze sprawniej przeprowadzone. I teraz do koleżanek i kolegów radnych mamy jeszcze taki punkt 13, przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia sesji. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pan sekretarz jeszcze, tak? Jeszcze tylko chciałem, jeżeli Państwo wypełnili te ankiety, które rozdawałem dzisiaj, to bardzo proszę już dzisiaj sesję dać, chyba że ktoś z Państwa chce zadać w domu i przemyśleć, to bardzo proszę do biura obsługi mieszkańców. Ja wiem, natomiast tak ku przypomnieniu. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, punkt 14, zakończenie obrad. Uważam, że sesja Rady Gminy w dniu 29 listopada dobiła końca. Dziękuję bardzo.